Dobrze. Możemy. Przyjaciele, więc też w ramach naszej konferencji mamy spotkanie uzdrowieńcze, uwolnieniowe. Chcemy, żeby każda osoba, która potrzebuje uzdrowienia, potrzebuje uwolnienia, czy też potrzebuje przełomu finansowego, mogła dzisiaj pozbyć się wszelkich przeszkód. Więc tutaj pastorzy Krystian, Tomek powiedzą kilka słów. Krystian powie na temat uzdrowienia, Tomek powie na temat uwolnienia. Ja potem też powiem kilka słów na takich bardzo podstawowych, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Troszkę dzisiaj o tym mówiłem wcześniej, natomiast powiem taki punkt wyjścia każdego człowieka, jeżeli chodzi o zasobność finansową. I potem będziemy się modlić o tych z was, którzy potrzebujecie czy uzdrowienia, czy uwolnienia, czy złamania jakichś przeszkód na drodze bycia człowiekiem obfitości. A zrobimy to dosyć sprawnie. I chciałbym, żeby te osoby, które też uzdrawiają chorych, uwalniają, żeby też były do dyspozycji tutaj Krystiana, Tomka. I jeżeli oni zdecydują, żeby pomagać im, modlić się o ludzi, no to tak też będzie, dobrze? Dobra, w takim razie Krystian, proszę cię, powiesz parę słów najpierw. Witajcie przyjaciele, nazywam się Krystian, jestem pastorem kościoła w Rzeszowie. Kochani, na ostatniej sesji Artur mówił bardzo dużo o zaopatrzeniu, o bogactwie i chcę wam powiedzieć, że z tego samego serca Boga jest uzdrowienie. Tak jak Pan Jezus na krzyżu zapłacił za to, żebyśmy mogli prowadzić obfite życie, mieć obfite życie, ten sam Jezus wziął na siebie choroby nasze. Amen. A w Jego ranach i sińcach Amen. Jest nasze uzdrowienie. Wielu ludzi zastanawia się, czy Bóg chce mnie dotknąć, czy Bóg chce mnie uzdrowić, czy Bóg chce mnie uwolnić. Ja chcę dzisiaj Tobie powiedzieć, Bóg chce Ciebie uzdrowić. On już to zrobił 2000 lat temu na krzyżu. To się wykonało. To się wykonało. Każda choroba, z którą się zmagasz, wylądowała na Panu Jezusie, gdy wisiał na krzyżu. Amen. I tak jak zapłacił za nasze grzechy, tak samo zapłacił za nasze choroby. To jest do wzięcia jak ze stołu, uzdrowienie. Wielu ludzi czeka, aż Bóg coś zrobi, aż Bóg mnie uzdrowi. Prawda? Poczekam, aż Bóg mnie uzdrowi. Ale kiedy ja obserwuję Pana Jezusa w Piśmie Świętym, jak rozmawia z ludźmi, On mówi, wiara Twoja uzdrowiła Ciebie. Albo niech Ci się stanie według wiary Twojej. Tak wielu ludzi by chciało zrzucić odpowiedzialność, jeżeli chodzi o kwestię uzdrowienia, na Boga. Ale ja bym chciał dzisiaj zachęcić Ciebie do żywej wiary. A wierzę, że jeżeli wychodzisz dzisiaj po modlitwę w związku z jakąś tam chorobą i tak dalej, to już jest pewien krok wiary, który Ty wykonujesz. Wiara, Twoja wiara jest bardzo... Nie koncentrujmy się na tym alarmie, koncentrujmy się na tym, co tu się za chwileczkę będzie działo. Będziecie uzdrawiani z chorób. Pan Jezus zapłacił na krzyżu za nasze uzdrowienie. A kogo to auto? Może czekajcie, bo to wiesz, nie koncentrujmy się. Kogo to auto? Jak pieje cały czas, to trzeba... Słucham? Przemek W. ogarnie auto. Ogarniemy auto, nie trzeba będzie się nie koncentrować. O. Na spokojnie. Auto się ogarnie, się samo skoncentruje. O. O. Szatan pokonany. Przestało piać. Zachęcamy dzisiaj, wyjdźcie z wiarą o swój cud. Pierwsza rzecz to, że Pan Bóg chce, wyraził to w swoim Synu. Dwa, to jest Twoja wiara, a trzy, to jest też wiara osoby, która się modli. Jezus powiedział, że ci, którzy uwierzą w Jego imieniu, na chorych będą kłaść ręce swoje, a oni będą uzdrawiani. A Pan Jezus nie jest gołosłowny. Więc jeżeli nie ma nic niemożliwego dla tego, który wierzy, w tym wypadku o swoje uzdrowienie, to nasza wiara się połączy, bo my tak samo wierzymy o wasze uzdrowienie i będziemy kłaść z wiarą ręce na was.
na tym stanie dzisiaj. Na tym stanie dzisiaj, że jeżeli zrobisz ten krok wiary, a my będziemy się o Ciebie modlić, Twoje uzdrowienie się zamanifestuje. Coś Wam powiem, chcę, bo często właśnie ludzie gubią się już zaraz po modlitwie, a to też jest bardzo ważne. Kiedyś modliliśmy się o Asię, jak przyszła pierwszy raz do nas, do wspólnoty, o jej kręgosłup. Na drugi dzień dostałem odpowiedź na Messengerze: Krystian, jak doszłam do siebie do domu, kręgosłup przestał boleć mnie całkowicie. I kurczę, nie wydarzyło to się od razu po modlitwie. Doszła do domu. Jak się pomodlimy i często ludzie nie widzą jakiejś manifestacji uzdrowienia od razu, Bóg nie działa. Nie zadziałała modlitwa, nie zadziałał usługujący. Nie. Stań na swojej wierze, a nie na tym, co widzą Twoje oczy i co oglądają Twoje oczy. Nawet jeżeli coś tam będziesz, jeszcze tam wiesz. A mam nadzieję, że nie. I wierzę w to, że nie. Ale jeśli, to wyjdź z tym głębokim przekonaniem, że idę przez wiarę, a nie przez oglądanie. Jestem zdrowy. Jestem zdrowy. Zachęcam Ciebie dzisiaj do tego. Ojciec w niebie pragnie tego dla Ciebie, jak każdej innej dobrej rzeczy. Twoje uzdrowienie jest dla Ciebie dostępne. Amen. Mam... Kochani, więc... Ja bym chciał powiedzieć chwilę na temat wolności. Wielu z was zmaga się z różnymi opresjami. Pamiętaj, na krzyżu Jezus przybił choroby, ale także diabeł, szmaciarz, zbita pała, frajer i tak dalej, kundel, pies. Postać wieloimieniowa została pokonana. Alleluja. Więc przyjaciele, przestańmy karmić diabła. Nie karm go. Lękiem. Wiesz, to Jezus się tym zajął. Jakby, powiem tak. Jezus wywalczył wolność dla Ciebie. Żebyś Ty wziął ją za darmo. Weź dziś, proszę Ciebie, za darmo. Nie myśl tam, bo grzech blokuje moje uzdrowienie. Jakoś ja widzę Jezusa, który uzdrawiał i dopiero później mówił, nie grzesz więcej. Rozumiesz, co? Jezus powiedział, uzdrowił, uwolnił, a później powiedział, nie grzesz więcej. Jest też napisane, to jest taka ciekawostka, że to nie jest tak, że demon nie wyjdzie. On może wrócić. Nie wyjdę. I mówię, zamknij pysk, wyjdź. Wróci, jak się będziesz bał. Wróci, jak wpadniesz w jakieś dziwne rzeczy. Więc dobrze jest, tak jak Krystian powiedział, po spotkaniu kultywować wiarę. Ale nie ma, że nie wyjdzie. Co nie wyjdziesz? Ostatnio taki demon tam błagał mnie. Mówi, zostaw mnie. Nie dręcz mnie. Mówię, zamknij pysk, wyjdź. Ja już jakby nie daję się nabierać na różne hasełka. Nie wyjdę. Ale co to znaczy nie wyjdę, bo masz grzech? Ale ja nie widzę tego w słowie. Ja nie widzę pokrycia tego. Ja widzę pokrycie, że wyszedł, ale wrócił. To jeszcze można powiedzieć. Ale nie, że nie wyjdę, nie wyjdę. Nie wyjdę, ale ja ci mówię, że wyjdziesz. I do widzenia. Więc weźcie dzisiaj swoją wolność. Ale pamiętajcie, że twoja trwała wolność to zbliżenie do prawdy Bożej. Trwała wolność. Okej? Wielu ludzi wychodzi stąd uzdrowionych, uwolnionych. Tydzień mija, wróciło. I mówię, wróciło. Wróciło, bo nie kultywujesz wolności. Zapomniałeś. Wrócił jakiś symptom, a ty orzekłeś, że jednak nie działa. No to zgodnie z wiarą, proszę. Dostajesz. Pamiętaj, dostajesz to, w co wierzysz. Aleluja. Więc jakby przyjmij swoje zdrowie i przyjmij swoją wolność, bo szatan został pokonany. My nie walczymy z szatanem. Ja ujeżdżam demony jak dzikie świnie. One uciekają. Szybko. Szybko. Amen. Dobrze, to co? Przyjaciele, trzecią rzeczą, trzecim naszym takim tematem modlitewnym, który dzisiaj będziemy, którym będziemy Wam usługiwać, to jest złamanie wszelkiej blokady związanej z finansami. Finanse, tak jak mówiłem wcześniej, należą do Was, tak jak należy do Was uzdrowienie, należy do Was wolność od demonów, od wszystkiego, co jest związane z opresjami demonicznymi, tak również należy do Was zasobność finansowa.
Ona do was należy. I teraz słowo podkreślić, trzeba podkreślić słowo należy. Bo jeśli oczekujemy na coś, że dostaniemy coś gdzieś tam, prawda? To bardzo łatwo przejść taką granicę właśnie długiego czekania. A jeżeli wiemy, że coś się nam należy, to jest nasze. Dlaczego nasze? Bo Jezus, człowiek, to wywalczył. Amen. Jest napisane w Piśmie Świętym, że On wziął na siebie całe ubóstwo ludzi. Bo wymiana krzyżowa na tym właśnie polega, że wszelka kara za niesprawiedliwość ludzką spadła na Jezusa, aby wszelka nagroda, która była należna Jezusowi za Jego sprawiedliwość, przypadła ludziom. To jest wymiana. I tutaj, jak wiecie, bieda, ubóstwo materialne, ono pojawiło się po upadku ludzkości, a nie wcześniej. W raju oni mieli wszystko kompletnie. No ale potem oni odpadają od Boga i automatycznie odpadają od Jego zasobności materialnej. I potem po wielu, wielu, wielu tysiącach, setkach tysięcy, być może lat, nie wiem, Jezus, On przychodzi na ziemię, On umiera za ludzkie grzechy, ale też właśnie bierze na siebie konsekwencje grzechu, konsekwencje choroby, niemoce, bóle, nieszczęścia, biedę, opresje demoniczne itp. W związku z tym każdy człowiek dzisiaj, który oddaje życie Jezusowi, on ma do tego dostęp. I tutaj jest też ciekawa historia, bo chciałbym też, żebyście to dobrze zrozumieli. Uzdrowienie, o którym mówił Krystian, jest osiągalne dla absolutnie każdego człowieka wierzącego czy niewierzącego. Uwolnienie, o którym mówił Tomasz, jest taką sytuacją pół na pół. Dlatego Tomasz tutaj bardzo ważną rzecz powiedział. Przyjdźcie kompletnie do prawdy później, bo tam będzie wasza trwała wolność. Jeżeli chodzi o uwolnienie od demonów, mamy doświadczenia takie, że jednak mimo wszystko ludzie odrodzeni z Bożego Ducha, oni potrafią utrzymać tą wolność o wiele większym procencie niż osoby nienarodzone z Bożego Ducha. Natomiast obfitość materialna jest taka, że jeśli nie oddałeś życia Jezusowi, a przyjdziesz, żebym się o Ciebie modlił, to ja się o Ciebie pomodlę, ja złamię to. Tylko ja w ogóle kończę się dalej. Bo ja nawet nie mam Cię jak pouczyć. Rozumiesz mnie? Ja to złamię. I rozpocznie się u Ciebie pewien proces. Proces odbudowy finansów. Natomiast, żeby dalej móc funkcjonować w tym rozwoju, będziesz musiał zdobywać wiedzę Bożą. No i to już zależy totalnie od Ciebie. Ale rzeczywiście moc Ducha Świętego płynąca z krzyża Golgoty jest w stanie uwolnić ludzi nawet od zadłużeń, które mają. I ja jestem zresztą tego świadkiem. Kiedy oddałem życie Jezusowi, moje zadłużenia, masa moich zadłużeń po prostu zaczęła się redukować. Ktoś powie, jak to się stało? Dwie minuty świadectwa. Wiecie, ja wyszedłem z więzienia i miałem około $500,000 długów. Różnych. Ja byłem przestępcą zawodowym i robiłem różne przekręty bankowe, między innymi miałem bardzo duże długi. Natomiast wszedłem do Boga i byłem szczery i uczciwy w tym i powiedziałem, Boże, ja nie chcę tego mieć, ale ja nie posiadam mocy przerobowej w tej chwili, żeby to zlikwidować. I na przykład $110,000 byłem winny w jednym banku, uderzył piorun w serwer, wykasowało moje dane. Łaska. Miałem w innym banku długi. Ktoś się dowiedział z mojego świadectwa, że mam długi. Rozumiecie? Je spłacił. Rozumiecie? Nigdy komornik mi niczego nie zabrał. Nigdy mi komornik nie siadł na pensję. Nigdy. 50 tysięcy zadłużenia z ZUS-u zostało mi zredukowane. Ja płaciłem przez po 10 zł miesięcznie. Po roku czasu napisali do mnie pismo, powiedzieli, że jak on nie płaci, już nie ma tego długu. Wiecie, chodzi o to jest łaska wszystko.
Pokazuję wam, jak to działa. Więc będziemy się o was modlić. Ja proponuję, mówię w następujący sposób. Ustańmy sobie, tak jak może stoimy, Krystian tam stoi, tutaj stoi Tomasz, ja będę sobie stał tutaj z tej strony. Jeżeli masz potrzebę, potrzebujesz uzdrowienia, podchodź do Krystiana, potrzebujesz uwolnienia, podchodź do Tomasza, potrzebujesz modlitwy o przełom finansowy, podchodź do mnie. Będziemy się o was modlić. Jeśli będziesz potrzebował kilku tych modlitw, podejść, nie wiem, do Tomasza, potem do Krystiana, do mnie, nie wiem, jak będziesz już uważał, rób to jak chcesz. Ci z was, którzy pomagacie, uzdrawiacie chorych na przykład, bądźcie do dyspozycji Krystiana. Rozumiecie? Ci z was, którzy uwalniacie ludzi od demonów, bądźcie do dyspozycji Tomasza. Jeżeli on powie, bądźcie jakoś tutaj blisko, jeżeli on powie, potrzebuje tam kogoś, no to podejdziesz do niego i będziesz mu pomagał w tym. Tak jak on zdecyduje, dobrze? Podchodźcie z każdą waszą sprawą, taką jaką macie. Rafał, wyłącz to wszystko i zostaw. Znaczy, zostaw tego, tylko powyłączaj ten sprzęt. Dobrze. Chodźcie. Dobrze, dobrze. Czekajcie chwilkę, bo tutaj się grupka robi. Stańcie za ludźmi. Wy wszyscy do pomocy. Nie, do modlitwy. Aha, wy dwie do pomocy. Okej. Okay. Czekajcie chwilę, bo ja to muszę ogarnąć. Rafał, weź sobie to. Na razie wyłącz. Wypnij. Ogarnij. To sobie podłącz, żeby ci się telefon nie rozładowywał. I będziemy działać. Nowe rzeczy, dajcie mi chwilę. Dobrze, w czym sprawa? Widziałeś, jaką miałam blokadę straszną, jak wyszłam. Szybko, konkretnie. Mam coś takiego, że wychodzę przed ludźmi i mam pustkę w głowie. Okay. To nie jest tak, że mi się język rozwiązuje i ja mogę mówić, bo Duch Święty napełnia mnie. Mi się robi pustka w głowie po prostu. No to są lęki. Lęki. Pustka w głowie to lęki. Bo jest napisane, że Duch wypełnia. No właśnie. Więc musi wypełniać. Ojcze, ja przeklinam lęki dogłębnie. Na mocy imienia Jezus, niech uwierzy. Niech wierzy. Dobrze. Na razie może... Jeszcze nie wiem, jak mi pomożecie. Za chwilę. Jak będziecie miały słowo czy coś do kogoś, w czym pomóc? Stawy. Stawy. To chodź tutaj ze mną. Pomóż się o te stawy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Stawy. Teraz, w tej chwili. Usuwaj się, spokojnie. Na spokojnie. Tato, dziękuję ci. Dziękuję, mówię, pełna wolność, na mocy imienia Jezus. Nie bój się tego. Płyń z Duchem Świętym. Czego potrzebujesz? Zwierzaki mi zachorowały w połowie stycznia i cały czas jest... Kto? Zwierzaki. Jakie zwierzaki? Gołąbki. Tak. I strasznie dużo wydałam na weterynarzy. To kładź na nie ręce albo do utylizacji. Nie musisz być udręczona. Dobrze, ale i co ode mnie chcesz? Żeby wyzdrowiały. Zwierzaki, żeby wyzdrowiały? Tak. Ale ja nie mam w to wiary. Ojcze, ja się zgadzam z jej wiarą, bo ja tutaj absolutnie nic więcej nie powiem. Tato. Ja przeklinam fałszywe duchy, które blokują jej logiczne postrzeganie rzeczywistości na mocy imienia Jezus. Usuwaj się z niej w końcu na mocy imienia Jezus. Nie pozwalam Ci działać. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa. Ty musisz poukładać sobie dobrze nauczania i doktrynę. Słuchaj mnie teraz bardzo uważnie. Logiczne myślenie u Ciebie. Nie demony, ponadnaturalne, prorocze. Logiczne myślenie. Zgłaszam się. Jeszcze mam dosyć sporo tych lęków, jest lepiej. Rozumiem.
To jest takie napięcie i ból, wiesz. Okay. Ten ból to jest bardzo podejrzany. Ja mimo tego, wiesz, wsiadam samochód. Rozumiem. Kosztuje mnie to bardzo. To rób, aż skończy kosztować, a teraz przejdziemy krok dalej. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Aleluja. Nie bójcie się, chodźcie. Uwolnij mnie od złego ducha, który mnie blokuje wobec Boga i Jezusa. Na spokojnie. Wolność przychodzi czasami progresywnie, a na pewno trzeba być do niej gotowym. Więc dzisiaj niech to będzie początek. Ja pamiętam, jak we mnie siedziały demony, to po 7 latach niektóre wychodziły. Niektóre po 4 latach. Dlaczego? Bo ja swojej psychiki nie ogarnąłem w prawidłowy sposób, więc one jakby wychodziły, wracały, bo to tak się mówi, nie? One wychodzą, wracają. Więc ja Cię nie mogę uwolnić od tego, znaczy mogę Cię uwolnić, ale czasami nie chcę pewnych rzeczy uwalniać, dopóki człowiek nie jest gotowy. Ojcze, dziękuję Ci za pełne zdrowie teraz. Ja przeklinam duchy, które blokują jego życie w tej chwili, na mocy imienia Jezus. Przeklinam byty demoniczne, które niszczą jego życie teraz. W tej chwili powiedziałem. Spokojnie. W tej chwili powiedziałem, na mocy imienia Jezus. Usuwaj się diable z jego głowy. Usuwaj się diable, na mocy imienia Jezus. Widzisz, żaden tam demon się nie manifestuje. Nic nie gada. To trzeba psychikę naprawić. Pamiętaj, kiedy było coś takiego, że mierzyli ludzi, to 95% ludzi nie ma demonów. Oni mają zły stan psychiczny, który podobnie wygląda, jakby ktoś miał demona. Zmiana nauki. Aleluja. Czym pomóc? Takie bóle głowy od dziadek, mama, ja całe życie po prostu. Okej. Bóle głowy się powtarzające, nie wiem, z czym to jest związane, ale dobrze. Dobrze. To nie wierzymy, że genetyka i przekleństwa pokoleniowe, Ojcze, my to odcinamy na mocy imienia Jezus. Niech usuwają się bóle głowy teraz. Migreny, bóle demoniczne, bóle, które powoduje diabeł, niech odchodzą teraz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Tato, dziękuję Ci. Ja mówię wolność. Wolność w tej chwili. Nie bój się tego. Wolność. Wolność w tej chwili na mocy imienia Jezus. Ja mówię więcej, więcej, nie bój się, więcej, więcej, nie bój się, są za tobą osoby, są za tobą osoby, są za tobą osoby. Aleluja, 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 spokojnie. Ojcze, ja odcinam wszelakie klątwy pokoleniowe teraz, niech te bóle nie wracają, niech te bóle nie wracają, niech się usuwają. Usuwaj się do końca się usuwaj. Wolność od duchów depresyjnych, wolność w imieniu Jezusa Chrystusa, wolność od nagonki na samą siebie, wolność teraz, teraz powiedziałem, wolność, nie bój się, tak, niech to wychodzi, pozwólcie wychodzić temu. Czego potrzeba? Cukrzyca, zwichnięcie trzech kręgów, bardzo duży ucisk w lewej nodze, będzie półtora roku nie pozostało z córką, bo nie mogę. Okej. Okay. I obie ręce w kółkcie. Okej. Okay. Ojcze, niech to wszystko zostanie uzdrowione teraz. Łączę się z jej wiarą teraz. Tato, Ty na krzyżu przybiłeś choroby i zniewolenia. Niech przejdzie przez nią teraz uzdrowienia moc, na mocy imienia Jezus. Na mocy imienia Jezus. Na mocy imienia Jezus. W tej chwili powiedziałem. W tej chwili. Nie bój się. W tej chwili, czy jakby zobacz sobie teraz, sprawdzaj te rzeczy, bo to trzeba posprawdzać sobie. Natychmiastowo. Ból osądź. Czy jest taki sam, mniejszy, większy? Szczerze mów, jak jest. Do końca powiedziałem, 100%. 100%, 100%, 100%. No, zobacz sobie teraz. Jeszcze troszkę od kolana w tej... Czy trochę tutaj jeszcze nie było właściwie. Dobrze, ale... Jest mniejszy na pewno. Czego nie mogłaś wykonać zupełnie? Nie mogę dłużej stać w ogóle. W jakimś czasie, w 5 minutach muszę iść. Dobrze, ale czego nie mogłaś wykonać takiego, żebyśmy teraz spróbowali, zobaczyli? Czy... No, już teraz bym musiała usiąść, tak? Już to... Aha. Ale nie muszę, bo mnie naprawdę mnie boli.
No to super, to przyjmuj do końca, na mocy imienia Jezus. Ja mówię pełne uzdrowienie w tej chwili, na mocy łaski, na mocy łaski, na mocy łaski, na mocy łaski, na mocy łaski powiedziałem. Wiecie, kochani, pamiętajcie, że nie musicie, uważaj tam z tyłu, nie musicie niczego jakby, pamiętajcie, że uzdrowienie, wolność bierze się przez wiarę, ja to będę powtarzał, do znudzenia. Nie przez te upadki. Padłeś, powstań, Powerade. Nie chcę, żebyś pomyślał się o taką stałość w moim życiu, jakiś wielki chaos czy coś, cośkolwiek. Często jest tak, że coś wchodzę za jakiś, nie wiem, czas się zmienia w ogóle, koncepcja już i po prostu mam wrażenie, że to jest trochę dziwne. Wiesz, chaos nie wchodzi tam, gdzie jest określenie. Może ty nie wiesz po prostu, gdzie się określić. Ojcze, niech on się określi na mocy imienia Jezus. Niech się określi sam przed sobą i przed tobą. Niech znajdzie to, czego chce. Nie bój się. Niech znajdzie to, czego chce. Niech znajdzie to, czego chce. Niech się określi i niech zapieczętuje to z decyzją na mocy imienia Jezus. Więcej, niech przyjdzie rozeznanie. Niech przyjdzie wtedy spokój na tą decyzję. Niech przyjdzie wolność w podejmowaniu decyzji tak, jak chce. Ja przeklinam koncepcje lękowe, które przychodzą mu do głowy. Usuwaj się! Usuwaj się! Usuwaj się teraz na mocy imienia Jezus. Ojcze, dziękuję Ci za Jego zdrowie psychiczne teraz. Na mocy imienia Jezus. Alleluja. Jak będziecie, gdzie jest... jak będziecie, chodźcie tutaj, jak będziecie miały jakieś słowo, to mnie supportujcie słowem. Dobrze, stójcie, nie rozmawiajcie, supportujcie słowem. Chłopy supportują ciałem, wy supportujcie słowem teraz. Pamiętaj, jak się określisz, to nie przyjdzie zmiana. Ja w swoim życiu całe życie, najpierw byłem dobry w pływaniu. Miałem 7 czy 8 lat. No ale nie, to zmieniłem. Później byłem, za cokolwiek się brałem, byłem w tym dobry. I stało się to moim przekleństwem, bo w niczym nie byłem najlepszy i wszystko kończyłem przed czasem. Później byłem dobry w kickboxingu, to się wycofałem. Później byłem dobry, kurczę, byłem bramkarzem przez chwilę, nawet w zespole już, który gra profesjonalnie. Także później mi się znudziło i się wycofałem. Nie chodzi o to, że diabeł ci życie rujnuje, tylko się nie wycofuj. Są takie proste rzeczy. Usuwaj się. Spokojnie, na spokojnie. Mam głosy w głowie. Tomek, Ewelina, jestem. Kiedy cię pisałam, moja mama miała głosy w głowie. Dobrze. Ja też stałam je, brałam narkotyki i kradłam. I straszyło mnie, straszyło moją mamę, dziadka i dom był dużo alkoholu. No mam ciężką przeszłość i męczy mnie po prostu. To straciłam myśli i no, czuję, coś mnie dotyka, jest we mnie, siedzi, patrzy przeze mnie. No, po prostu nie mam swoich myśli, tak? Po pierwsze, demony, nie? To tutaj najważniejsze jest, żebyś ty po tej modlitwie zaczęła zgłębiać moje nauczania. Okej? Okay? W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja mówię, wolność od tego teraz, w tej chwili. Usuwaj się, diable! Usuwaj się z jej życia teraz! W tej chwili ja odsuwam przekleństwa pokoleniowe teraz, na mocy imienia Jezus. Ja przeklinam byty demoniczne teraz, w imieniu Jezusa Chrystusa. Usuwaj się z niej, usuwaj się z jej gardła teraz, w imieniu Jezusa Chrystusa. W tej chwili powiedziałem, w tej chwili demonie, który torturujesz jej życie, w tej chwili opuszczasz jej ciało. Nie ma, że nie wyjdziesz, opuszczasz jej ciało, opuszczasz jej głowę, opuszczasz jej myśli, opuszczasz jej życie. Teraz odcinam przekleństwa rodzinne na mocy imienia Jezus. Ojcze, ja przeklinam sieroctwo, brak poczucia miłości. Ojcze, brak poczucia bliskości. Niech ona pozna bliskość. Niech pozna, kim jesteś naprawdę, tato. Niech pozna. Niech pozna. Niech pozna. Niech pozna. Ojcze, ja rozrywam klatkę porzucenia teraz, na mocy imienia Jezus.
Ojcze, ja otwieram, ja wkładam klucz i rozrywam ją teraz na mocy imienia Jezus. Na mocy imienia Jezus. Wszelkie porzucenie jest nieprawdziwe. Ojciec nigdy nie porzuca dzieci. I taki jest Bóg. Ojcze, ja się modlę, by ona zaczęła zgłębiać, kim naprawdę jest Bóg. Ojcze, ja się modlę, by ona pozamykała wszystkie furtki, gdzie demony mogą wchodzić. Ojcze, ja się modlę, żeby ona nie wywyższała w życiu szatana, ale wywyższała w życiu Boga. Tato, dziękuję Ci na mocy imienia Jezus. Niech będzie uzdrawiana od dnia dzisiejszego. Niech jej serce będzie uzdrawiane od dnia dzisiejszego. Niech także jej bóle przechodzą teraz. Niech każda choroba znika z jej ciała. To nie jest mniej ważne, to jest bardzo ważne. Bo Bóg się troszczy o całokształt Twojego jestestwa. To nie jest mniej ważne. Odpoczywaj sobie. Odpoczywaj sobie. Chodźcie tutaj bliżej. Cukrzyca, ogólnie potencjalnie i tak ogólnie ja tam, to też z tą ręką. Co to tutaj się dzieje? Prosiłem tam parę rzeczy jeszcze Pana Boga, to także otwarte mam serce. Dobrze. O zdrowie mojej mamy i na razie sobie zostaw. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech się dzieje wedle Jego wiary. Niech się dzieje wedle Jego wiary teraz. Nie bój się tego. Teraz. Nie bój się tego. Nie bój się. Widzisz, jak delikatnie? Widzisz, jak delikatnie? Płyń z tym, płyń z tym. Widzisz? Widzisz, jakie to jest delikatne? Płyń z tym, płyń z tym. Płyń. Nie bój się, nie bój się, nie bój się. Płyń, płyń, płyń. Niech się dzieje wedle Jego wiary. Niech się dzieje wedle Jego wiary. Pamiętajcie, niech wasza wiara się poszerza. Kiedy Jezus uzdrawiał, to On nie musiał precyzyjnie, czasami tak robił, ale często nie musiał nic precyzyjnie nazywać. Powiedział, niech się stanie wedle wiary Twojej. Wiecie o coś, żebyście byli otwarci, że nie muszę precyzyjnie zawsze mówić. Namaszczenie, które jest nade mną, całokształt pokrywa. Jak dostanę słowo precyzyjne, uwolnię słowo precyzyjne. Jak nie dostanę, widocznie nie jest potrzebne. Tomasz, lewe biodro. Wiara. Ty z tym lewym biodrem to już przychodzisz po raz który? Nigdy nie przychodzi. Z lewym biodrem? Nie przychodziłeś z biodrem? Nie. A przychodziłeś z którym biodrem? Z prawym kolanem. Ty ale jesteś chłop wiary. Nie, ty jesteś chłop wiary. Ja widzę w tobie męża wiary. Połóż ręce na barki, na biodro i więcej nie trzeba nic. Bo ty jesteś mężem wiary. Niech się stanie. Amen. Wedle wiary twojej. Nie bój się. Tato, dziękuję Ci za Jego serce, za Jego wiarę. Odpoczywaj. Dziękuję Ci za Jego wiarę. Dziękuję Ci za Jego kroki. Dziękuję Ci, Tato. Dziękuję Ci, Ojcze. Przenikaj jeszcze mocniej w Jego życiu. Swoją mądrością. Swoją miłością. Dziękuję Ci za Twoją miłość w Nim. Dziękuję Ci za Twoje serce w Nim. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, że On się nie wycofa. Dziękuję Ci, Jezus, że On będzie szedł do przodu. Dziękuję Ci, Ojcze, że przenikasz Jego serce, że uzdrawiasz Jego wnętrze. Dziękuję Ci, Ojcze, że odpowiadasz Mu na głębokie pytania, które jeszcze są, w których trwa. Czuję, że trwasz trochę czasu z pewnymi pytaniami. Ojcze mój, dziękuję Ci, że Ty Mu odpowiadasz. Dziękuję Ci, że On zaczyna słyszeć. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Alleluja. Alleluja. Opieram się na uczuciach, słucham nauczań i było lepiej wszystko, też z psychiką się poprawiło wszystko, ale jakby myślę, że jeszcze chciałem powiedzieć takie błogosławieństwo. Zgubię, okej. Okay. No to przytul. Jesteś chłop wiary, pamiętaj. Jesteś chłop wiary. Że wszystko się wyrównało psychicznie i też seksualnie, bo mam problemy takie, nie wiem, czy przez coś wybrałem dużo. To chcę mieć żonę, znaczy jak żyję w czystości, ale wiem, że no, normalnie nie reaguję na siebie. Wspólnotę masz? No to ja do Gliwic się przeprowadziłem, prawdopodobnie będę tak. A ostatnio żeś gdzieś mieszkał? No różnie, no ostatnio miałem stany padeczkowy, wszystko kasowałem, nie wracam już do tego, co było. Nie o to mi chodzi. Czemu żeś się przeprowadzał? Nie potrafię sobie poradzić w życiu. Ale to przeprowadzka ci poradzi w życie? Pieniądze.
Damian, ciężko, brak fundamentów. Ciężko depresję miałem, wiesz? Brak fundamentów. Brak prawdziwego poddania. Robisz nauczania, raz, dwa, trzy, cztery, raz. Ale nie stosujesz tego, co jest mówione. Wszystkie osoby, które się modlą o obfitość materialną, posłuchajcie teraz, to jest bardzo ważne, co do was powiem, które chcecie się tutaj modlić i o których już było modlone. Posłuchajcie, istnieje zasada, bardzo ważna zasada, żeby siać w miejsce obfitości. Rozumiecie? Posłuchajcie. To jest przełom. Jest to zupełnie rzecz nie dotycząca tych rzeczy, które robią tam pastorzy. Widzicie tą kobietę tutaj, teraz. Która jest? Teraz. No, ona jest bogatą kobietą. Teraz, bo przyjdzie jest bogata, dlatego że chodzi z Bogiem. Do twojego życia. Chcę, żebyście zasiali w jej życie. Pieniądze. Jak się skończymy się modlić o was. Chcę, żebyście, tutaj będzie stał koszyk. Chcę, żebyście w jej życie zasiali. Pokuta, niech przyjdzie. Z jej życia. Będzie płynęła obfitość finansowa do waszego życia. Bo tam, gdzie siejesz, stamtąd płynie. Pokuta. Naucz się tego. Jest napisane, że kto daje ubogiemu, pożycza panu. Nie wiem, czy ty przyjmujesz. Pożycza panu. Ja ci mówię, co. Nie ubogiemu. Musisz nauczyć się dawać bogatemu. Wiem. Stąd popłyną do ciebie dobra. W ogóle ucz się tego. Ucz się tych zasad biblijnych. Tu będzie stał koszyk dla niej. Chcę, żebyście wy, którzy modlicie się o sprawy finansowe, przynosili pieniądze jej tutaj do tego koszyka. Te pieniądze pójdą na usługę. Ale to jest nieważne. Ważne, że to są pieniądze dla niej. Rozumiesz? Zrób swój przełom. Zrób to, co Paweł powiedział do zboru, któremu usługiwał. Daliście z waszego ubóstwa. Kiedy oni dali ze swojego ubóstwa, to została złamana w nich mentalność biedy. Dalej się będziemy modlić o was. A tu stoi koszyk dla niej. Nie, na spokojnie. Ale tu nie ma nic ten. Nie ma nic krócej. Ale nie ma nic krócej. Patrz. Gdzie ma krócej? No. Masz równiutko. Nie masz już krótszej nogi. Stań. No. Ubierz te buty. To dziecko jest poddane strachem matki. Tak. Chodź tu. Ojcze, w imieniu Jezusa ja przeklinam troski teraz, na mocy imienia Jezus. Niech te lęki usuwają się z niej w tej chwili. W tej chwili powiedziałem. Nie blokuj tego. W tej chwili powiedziałem. Niech ona się nie troszczy. Wyrzeknij się teraz zbytniej troski o dziecko. Wyrzeknij się tego. W tej chwili. Czego się wyrzekasz? Troski nad nim. W imieniu Jezusa. Pamiętaj, czego się boisz, to kreujesz. To jest grzech. To jest przestępstwo. Przestań przeklinać dziecko w myślach swoich. Widzisz, nawet noga mu urosła, a ty mówiłaś, że ma krótszą. Bez sprawdzania. Widzisz to? Nie rób tego. Potraktuj to jak przestępstwo. Ojcze, uwalniam ją od nocnych duchów. Uwalniam ją od duchów, które torturowały jej całą rodzinę. Uwalniam ją od lęków pokoleniowych teraz, na mocy imienia Jezus. Wolność. Wyciągam z uszu rzeczy, które ona słyszała od mamy i od taty i od dziadków, od głupoty rodzinne, na mocy imienia Jezus. Przeklinam głupoty rodzinne. Niech będzie oczyszczona. Ojcze, w imieniu Jezusa wyciągam ostre słowa, które były do niej kierowane w plecy, na mocy imienia Jezus. Usuwam ten miecz z pleców teraz. Miecz oskarżenia, na mocy imienia Jezus. Alleluja. Amen. Chodź tu do mnie. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, ja się modlę. Nie bój się młody. Przyjmuj. Więcej. Namaszczenie. Nie bój się młody. Alleluja. Ojcze, ja chcę, żeby on miał wszystkiego pod dostatkiem. Żeby hojnie łożył na każdą dobrą sprawę. Ojcze, żeby powodziło mu się jak królowi. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja wzbudzam im siłę do zdobywania Boga. Ja ogłaszam, że depresja ma takie czego byś chciała? Będzie to błogosławione. Będzie to dawało profity materialne. Chodźcie tutaj w lewo troszkę. Ja usuwam cię, diable, żeby
No, chodź tutaj, syn. I czego byś chciała? Czego byś chciała? Jak masz na imię? Proszę o życie. Imię? Iza. I czego byś chciała, Iza? Proszę o życie. Proszę o życie. I czego jeszcze byś chciała? Wiesz, że Bóg jest dobry i da ci czegokolwiek chcesz? Co? Bóg jest dobry i da ci czegokolwiek chcesz, tylko musisz naprawdę tego chcieć. Ile masz lat? 16. To teraz przyjmuj, dobrze? Ale musisz naprawdę tego chcieć. Nie, że ktokolwiek chce za ciebie, to ty potrzebujesz tego chcieć. Ty. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, ja przeklinam duchy depresyjne teraz, na mocy imienia Jezus. Ja przeklinam koszmary senne teraz. Usuwajcie się z niej teraz, na mocy imienia Jezus. Przeklinam byty, które torturują jej życie teraz, na mocy imienia Jezus. Usuwaj się w tej chwili. Rozblokowuję jej głowę teraz. Wyciągam rzeczy niepotrzebne w tej chwili. Ja prorokuję do jej myśli. Mówię o myśli o wolności, myśli o przepływie mocy, myśli o miłości, myśli teraz, na mocy imienia Jezus. Nie bój się tego. Wolność! Wyrywam stare przywary teraz, na mocy imienia Jezus. Niech w nocy żaden demon nie blokuje jej snów. Na mocy imienia Jezus. Na mocy imienia Jezus. Wszelakie szyderstwo niech będzie przeklęte teraz. Usuwaj się, ty szyderczy duchu, z jej głowy, na mocy imienia Jezus. Musisz opuścić jej ciało. Szydercze duchy, duchy depresyjne, duchy podstępne, na mocy imienia Jezus. Pamiętaj, widzisz jaka... ale żeś się czerwona zrobiła. A jak wróciła taka... Szybka jesteś. Tak, trzymaj. Dasz pionę? Pamiętaj, że nie masz 5 lat. Ogarniesz, okej? Okay? Pracuj nad głową. Możesz nawet moje nauczania robić. Ja tam mówię po ludzkiemu. Okej? Okay? Co moje życie? Mam 4 dzieciaki i ja mi da te radę. Bo ze mną. A twoje życie co? A co byś konkretnie chciała dzisiaj? Dzisiaj chcę, żeby było tak ładnano i z finansami, i ze wszystkim, z pracy, z Bogiem, wszystko było dobre. Kiedy ustawisz głowę dobrze, to się polepszy wszystko. Więc niech to się zacznie od dzisiaj, na mocy imienia Jezus. Ja przeklinam duchy niemocy w niej teraz. Duchy blokujące, przełom teraz. Duchy niedowiarstwa, że ona nie wierzy w siebie. Na mocy imienia Jezus. Duchy poniżające ją, jej tożsamość teraz. Wynoście się z niej teraz, w imieniu Jezusa Chrystusa. Usuwaj się w tej chwili, na mocy imienia Jezus. Na mocy imienia Jezus. Wyrzeknij się jednej rzeczy. Słyszysz mnie? Powiedz, nie umrę, ale będę żyć. A w ogóle chcesz żyć? Tak. Chcesz mieć wolę do życia? Chcę. To powiedz, wyrzekam się. Wszelkich klątw, które sama o sobie powiedziałam. Że się nie nadaje. Że nie będę żyć. Że będę miała mało. Że nie wierzę w siebie. Od dzisiaj postanawiam wierzyć w to, co Bóg mówi o mnie. Amen. Ojcze, w imieniu Jezusa, niech się stanie wedle jej wiary teraz, na mocy imienia Jezus. Ojcze, dziękuję Ci, niech przejdzie moc uzdrowieńcza w tej chwili do jej ciała, do jej duszy, do jej rodziny, w tej chwili. Niech się rozblokowuje to teraz. Wszelkie duchy blokujące, usuwać się teraz. Won, wolność. Wolność w tej chwili, na mocy imienia Jezus. Wolność, rozbija. Rozbijam duchy blokujące teraz, na mocy imienia Jezus. Alleluja. Ciebie już widziałem. Czego teraz potrzebujesz? Wolność.
Ha? Wolnoosów. Od? Papierosów. Gdzie ty mieszkasz? W Rzeszowie. Rzeszów. Masz tam fajnego pastora. Mam. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech mu to zbrzydnie. Niech podejmie decyzję. Niech mu to obrzydnie. Niech lęki miną. Ja przeklinam sieroce duchy. Teraz, w tej chwili. W tej chwili. W tej chwili, nie bój się, w tej chwili wyrywam je teraz, wyciągam w imieniu Jezusa Chrystusa, wykręcam śrubę, którą ludzie mu wkręcili na mocy imienia Jezus. Ja przeklinam fałszywe poczucie miłości, przeklinam fałszywe poczucie spełnienia, przeklinam na mocy imienia Jezus, błogosławię go w tej chwili. Niech mu zbrzydną różne rzeczy od dnia dzisiejszego. Alleluja. Niech przyjdzie pokój do życia. Alleluja. Amen. Teraz co to znaczy? No, językami nie władzam. Ty jesteś pod prawem, się to, a nie mogę się nauczyć. Ale po polsku mówisz. Umiesz najtrudniejszy język świata prawie. A zatem uwierz, że reszta to pestka. Możesz w to uwierzyć najpierw? Nie ma czegoś takiego jak zdolność do języków. Nie istnieje. Wiesz dlaczego? No przecież mówisz po polsku. Masz zdolność do mówienia w prawie najtrudniejszym języku świata. Powiesz, ale ja się z tym urodziłem, ale co mnie to obchodzi? To przebywaj więcej w języku, w którym chcesz. To jest to samo. Przebywaj. Przebywaj. Ale pamiętaj, ty musisz tego chcieć. Wszystko ci wyjdzie, czego naprawdę chcesz. Nie do czego ty się sam zmusisz, do czego mama cię zmusi, do czego ludzie cię zmuszą. Ty musisz sam chcieć i dopiero wtedy przyjdzie efekt, okej? Okay? Ojcze, ja rozblokowuję go teraz, jego umysł na mocy imienia Jezus. Teraz, nie bój się, teraz, nie bój się tego, nie bój się tego, nie bój się tego, rozblokowuję jego umysł na mocy imienia Jezus. Alleluja. Pornografia, seksualne czaty, masturbacja. Nieczystość, takie brudy po prostu. A to ciekawe. Ile czasu? Ze 30 lat. Ojcze, niech fałszywe poczucie miłości będzie przeklęte w jego życiu teraz. Na mocy imienia Jezus. Na mocy imienia Jezus. Demony, które blokują jego przepływ miłości Bożej teraz. Niech będą niech się uwidocznią w jego życiu. Ja uderzam w rzeczy, które blokują przepływ miłości w tej chwili na mocy imienia Jezus. Ja w to uderzam w tej chwili. Tato, dziękuję ci za jego serce. Ojcze, dziękuję ci za przepływ miłości. Dziękuję ci za przepływ miłości. Ja rozrywam te miejsce tutaj. Rozrywam teraz. Na mocy imienia Jezus uwalniam cię. Uwalniam cię. Uwalniam cię. Uwalniam cię. Na mocy imienia Jezus uwalniam cię. Uwalniam cię. Uwalniam cię. Uwalniam cię teraz. W imieniu Jezusa Chrystusa mówię wolność. Ściągam negatywne punkty energii, które przyczepiły mu się do karku. W imieniu Jezusa niech upór schodzi. Niech te poczucie bezradności schodzi. Niech poczucie braku miłości schodzi. Ojcze, ja przeklinam depresyjne duchy. Przeklinam samotność. Przeklinam to teraz na mocy imienia Jezus. Tato, niech samotność będzie wybuchana z jego serca, ale niech on naprawdę szuka ciebie. Ojcze, w imieniu Jezusa niech przyjdzie wolność. Niech przyjdzie wolność. Ja zrzucam agresywne, nienawistne duchy na samego siebie. W imieniu Jezusa niech on sam siebie pokocha. Niech nienawidzi tylko grzechu, ale nie siebie. Niech siebie. Zrzucam to, zrzucam te ciężary z niego. Jak on nie umie sam trochę, to mu pomagam. Na mocy imienia Jezus. Tato, dziękuję ci. Niech przyjdzie zmiana do jego życia od dnia dzisiejszego. Alleluja. 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 Amen. Niech to schodzi. Pamiętaj. Pamiętaj, pokochaj siebie, wyjdź z samotności, najpierw w sercu. Daj się Bogu pokochać. On cię kocha. Bóg cię kocha. Nawet w takim stanie. Rozumiesz? Tak. Nie zasłużysz sobie na jego miłość. Weź ją za darmo. Za darmo. Dobra. Czekaj chwilę. Za darmo. Pokaż mu serce Ojca. Ja nie wiem, jakich ty miałeś rodziców. Ale Bóg jest inny niż twoi rodzice. To ja cię teraz całuję, bo Bóg cię całuje.
Nie tak jak ojciec, twój ziemski. Bóg jest inny. Bóg jest inny. Przebacz mu. I przebacz sobie, że nie mogłeś nic z tym zrobić. Ojcze, dziękuję Ci. Amen. Alleluja. Alleluja. Nina, kurde, w imieniu Jezus. Wywiewamy agresję teraz. Niech ona wchodzi głębiej. Wszelkie pokłady lęku. Usuwaj się z niej. Usuwaj się z niej. Lękliwe byty, które jeszcze trzymają jej brzuch w imieniu Jezusa Chrystusa poprzez niezrozumienie. Lękliwe byty, humanistyczne lękliwe byty. Ja wyciągam z niej teraz. Wyciągam teraz. Wyciągam Ci to z gardła teraz. Na mocy imienia Jezus. Na mocy imienia Jezus. Ja przeklinam nienawiść do samej siebie. Usuwaj się. Usuwaj się. Usuwaj się. Przestań się tam w tej głowie potępiać za błędy. Przestań, mówi Bóg. Przestań w imieniu Jezusa Chrystusa. Modlę się o pustą głowę, by ona zrozumiała, by ona zrozumiała. Ojcze, ja przeklinam wszelki zły dotyk na mocy imienia Jezus. I na mocy imienia Jezus, jeżeli ona się nie zgadzała z jakimkolwiek dotykiem, niech przebaczy tej osobie. Przebacz tej osobie, jeżeli się nie zgadzałaś, a coś ktoś Ci kiedyś narobił. Przebacz tej osobie. Ja Cię oczyszczam z tego teraz. Na mocy imienia Jezus. Na mocy imienia Jezus. Alleluja. 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 Dzięki Ci, Ojcze. Chodź. Gdzie idziesz? Dobrze. A ja Cię tam, chodź tu. Do rozumu uzdrowienie w kwestiach finansowych, żebym w czasie stał na nogi. To tam. Ale ja też mogę. Ale jeszcze, bo kiedyś ojciec się bawił takim wahadełkiem przy mnie, więc nie wiem, czy to coś nade mną nie zostało po tym wszystkim. To powiedz, wyrzekam się? Wyrzekam się. Wszelkich przekleństw, rodzinnych. Przybijam to do krzyża. Przybijam do krzyża. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Że Ty to przybiłeś do krzyża. I kończymy z tym tematem. Ojcze, ja odcinam to teraz, na mocy imienia Jezus. W tej chwili, w niebu się, w tej chwili, w imieniu Jezusa Chrystusa. W tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili. Ojcze, ja ogłaszam nad nim błogosławieństwo i przepływ teraz. Ja przeklinam wszelakie byty demoniczne, biedy w tej chwili, na mocy imienia Jezus, które dają mu pomysły głupie. Ojcze, ja Ci dziękuję za pełną wolność. Niech on przejdzie przez jeszcze swoją pustynię, przez które wyjdą wszystkie mankamenty, które blokowały mu ten przepływ. Modlisz się o przepływ. Bóg to widzi, ale mówi do Ciebie tak. Przed Tobą jeszcze pustynia. To jeszcze muszą wyjść przynajmniej 3 mankamenty z Twojego życia, które blokują przepływ. Więc ta modlitwa, ona spowoduje, że będzie gorzej przez pierwszy sezon. Ty masz wierzyć, a wyjdą te mankamenty. Jak je zmienisz, bo je bardzo mocno zobaczysz, będziesz wolny i będziesz zdobywał bogactwa. Amen. Alleluja. 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 Jeszcze ty czego potrzebujesz? Na live'ach jesteś, tu jesteś. Czego dusza pragnie? Moment, o którym mówiłeś dzisiaj w nauczaniu. No bo siadł ten power. W sensie, no... Siadł... Pomimo jakichś tam problemów... Nie siada power. Siada fałszywy ogień. Nie, nie. Jak się osoba pojawia, która wierzy, to nadal moc przechodzi przez ręce. Tylko we mnie czuję, że brakuje mi takiego, żebym szedł i głosił, żebym szedł i uzdrawiał. Tylko kwestia decyzji. Na tych, co się pojawią sami. Niczego Ci nie brakuje. Kwestia decyzji. Rób to bez uczuć. Nie mogą uczucia dominować w Twoich decyzji. Masz to zrobić ze względu na to, że taka jest nasza natura. Inaczej nie możemy. Jak ja bym polegał na tym, czy mi się chce, to bym prawdopodobnie nie robił 90% rzeczy, które niekiedy robię, bo czasami emocje po prostu wolałyby zostać w domu i leżeć. Ani bym na siłkę nie poszedł, ani bym tu, ani bym do kościoła czasami nie poszedł. Jakby emocje nie chcą, ale wewnętrznie chcę. Bo wewnętrznie jest te ziarno, rozumiesz? Bo wewnętrznie jest Bóg. Amen. Więc ja wiem, że ty wewnętrznie chcesz uzdrawiać. Po prostu to rób. Amen.
Nie czekaj, aż ludzie przyjdą, po prostu zdecyduj. I też czuję, że czasami brakuje mi słowa, nie? Jak trafiam na osobę, kwestia praktyki, mówi, nie, ja nie wierzę. Kwestia praktyki, a nie modlitwy i kwestia nabywania mądrości. Ojcze, dziękuję Ci, niech przyjdzie przełom w tym, żeby on nie musi czuć, ale niech wierzy. Ojcze, i niech decyduje zgodnie z wiarą na mocy imienia Jezus. Niech mu się stanie, niech ten ogień Boży przechodzi teraz ze mnie na niego. To jest ogień tak naprawdę, który nie ma emocji. Dusza czasami tak reaguje, ale to jest głębokie pragnienie. Niech przechodzi, niech on się poddaje pragnieniu, głębokiemu pragnieniu. Teraz, na mocy imienia Jezus, nie emocjonalnemu pragnieniu, ale teraz, w imieniu Jezusa, to co widział, niech będzie oczyszczane, w imieniu Jezusa, niech on patrzy oczami wiary, a niech nie patrzy oczami fizycznymi, niech widzi przez wiarę, niech widzi przez pewność obietnic, niech widzi przez pewność rzeczy, które napisał Bóg, a nie które widzi na oczy. Alleluja. Amen. Dzięki. Lewy czy prawy? Gdzie mieszkasz? Jest? Słuchaj się tego tam, zielonego. I będzie dobrze. Nikt i nic cię nie uwolni, jeśli naprawdę nie będziesz chciała. I nie chodzi mi tylko o to, że w sercu się mówi, że chce. Wiesz, co to znaczy chce? To znaczy wszystkie myśli, które są przeciwne, ty mówisz, won, ja ich nie słucham, więc ja mam zdolność. Rozumiesz? Ojcze, niech ona będzie oczyszczana teraz ze wszystkich traum życiowych na mocy imienia Jezus. Niech ona przestanie się przytulać do tych traum i niech zdecyduje, że nie będzie robić z siebie ofiary. Ja przeklinam demoniczne siły, które mówią jej, że jest ofiarą losu. Nie jesteś ofiarą losu. Popatrz mi się w oczy. Nie jesteś ofiarą losu. Jesteś Bożym stworzeniem, ukochanym. Niech to do ciebie dotrze. Nie jesteś ofiarą losu. Nie akceptuj tego w swoim sercu, że ci źle, ale też jak z tym walczysz, to nie mów, no, tylko walcz jak Bóg, zarycz jak lew. Zrób tak teraz. Mocniej. Więcej, nikogo tu nie ma. Dawaj. Czego się wstydzisz? Możesz uwolnić swój potencjał, ok? Jeszcze trochę czasu. Spróbuj w domu. Musisz zaryczeć tak nad diabłem. Przestań się przytulać. Uwierz w siebie. Uwierz, że możesz. Ojcze, ja rozbijam te blokady teraz na mocy imienia Jezus. Usuwaj się! Szanowanie. Ale co ty chcesz? Ale ja nie wiem. Ja nie wiem, czy ja o to mogę prosić. Ja o to nie poproszę. Bóg łączy ludzi w jednym jarzmie. Jak to nie te jarzmo, to niech spada. A nie niech wraca. Przebaczenie to kwestia tylko i wyłącznie decyzji. Ja się też o to nie pomodlę. I ja powiem tak. Zobacz moje... Widziałeś moje nauczanie na temat przebaczenia? Ale moje nauczanie na temat przebaczenia? Nie. Moje nauczanie na temat przebaczenia sobie zobacz. Jak piszesz przebaczenie dorożała, to tam będzie opisane, w jaki sposób zdecydować i co to znaczy realnie przebaczyć, ok? Ojcze, ja się modlę, by poukładane zostały w jego głowie prawidłowo priorytety życia. Ojcze, ja się modlę, żeby on zrozumiał, że pewne rzeczy nie są dobre dla niego. Które to są? Nie wiem, ale ja się modlę, by zrozumiał.
Ojcze, ja przeklinam ducha kontroli teraz w imieniu Jezusa, który chce w jego życiu wszystko zaszufladkować. W tej chwili, na mocy imienia Jezus, niech mu się głowa rozjaśni. Niech przyjdzie do Ciebie Jezu Chryste i niech realnie zacznie funkcjonować. Ojcze, niech on zrozumie i najpierw Ciebie zapyta, czy w ogóle Ty chcesz, Boże mój, żebym wrócił tam? Czy w ogóle to jest prawe? Czy to jest dobre? Czy to jest od Ciebie, Boże mój? A nie po prostu, że wymodlę coś, nie wymodlisz nic, czego nie ma w sercu Bożym. A jeżeli to wystworzysz sobie na siłę, to umrzesz. To umrzesz. Wyrzeknij się kontrolowania rzeczywistości. Możesz to zrobić dla mnie? Tak. Powiedz, wyrzekam się kontrolowania rzeczywistości. Daję wolność mojej byłej żonie. Byłej czy dotychczasowej? Jak to jest? Rozwód, nie rozwód? Nie jesteśmy małżeństwem. Po rozwodzie. Znaczy, z pierwszą jestem po rozwodzie, właśnie z drugą mamą twojej mamy dzieci. Czyli tam w ogóle nic nie było takiego prawnego? Powiedz, daję im wolność. Odpuszczam. Odpuszczam moje zabieganie. I wiesz, co teraz masz zrobić? Zacząć robić moje nauczania i zacząć budować się poprawnie i wtedy zobaczysz, co masz zdobyć. Rozumiesz? Ja chciałem 4 lata wrócić do mojej byłej żony. A Bóg mi na końcu, w końcu, kiedy już nic nie docierało, kiedy byłem na dnie, powiedziałem, no w sumie, ale po co? Ojcze, niech Twój ogień, niech spocznie na nim teraz. Niech ogień wypali w jego życiu ten fałsz teraz. Więcej ognia, nie bój się. Więcej ognia teraz. Więcej ognia w tej chwili. Niech przechodzi teraz. Na mocy imienia Jezus. Niech przechodzi do kolan. Niech przechodzi do trzewi. Niech przechodzi, niech uzdrawia całe ciało i serce. Alleluja. Amen. Zrób moje nauczania. www.dotyknieba.org albo ogień przebudzenia ORG i tam masz zakładkę nauczania i jedziesz. Od początku, lista 1, 2, 3, a tam jest wszystko powiedziane. Jak sobie ułożysz dobrze, to później będziesz wiedział, czy o to warto się w ogóle modlić. Bo to tak to działa, ok? To nie działa tak, o, na chybił trafił. Noż ty, kurde. Kolejny mąż wiary mi tu przychodzi. Co ty chcesz ode mnie? Staw skokowy potrzebuje nowy. Czemu mnie dręczysz? Albo zacisz, że nie będę miał artroskopię i nie wiem, co zrobić, czy wierzyć o nowy staw skokowy. Ja też nie wiem, co ty masz zrobić. Mam poddać się tej operacji. Ja nie wiem, co ty masz zrobić. Ojcze, niech się stanie wedle słowa Twego. Ojcze, niech jego wiara wzrasta. Przeklinam panikę teraz. Na mocy imienia Jezus. Wyrzeknij się tego. Powiedz, wyrzekaj mi się paniki. Wyrzekam się paniki, nie wiary. Niech ten chaos w głowie mu przejdzie. Niech on zrobi wszystko na spokojnie. Ojcze, niech Twój pokój stąpi na jego życie. Na mocy imienia Jezus. Chłopie, Ty po prostu nie panikuj. Macie mokre chusteczki jakieś? Ktoś? Nie suche, mokre. Kto ma mokre chusteczki, proszę, do mnie. Matki z dzieckiem, mokra chusteczka. Dorota może też ma. Dobrze. Ona jest mi siostrą. Tomek, ona jest... Im więcej mi... Cio! Jak ja mówię cicho, to ja mówię cicho. Bo jak ty mi to powiesz, a ja to jej powtórzę, to ona powie, powtórzyłeś po niej. A jak ja jej to powiem, a ty mi tego nie powiedziałaś, to ona wie, że to Bóg. Milczeć. Jeżeli ja zapytam, to zapytam. A jak nie zapytam, to nie pytam. Nie będę pytać.
Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, niech Twoja moc uzdrawia jej serce teraz. Niech Twoja moc uzdrawia jej tarczycę teraz. Na mocy imienia Jezus. Na mocy imienia Jezus. Niech blokady się usuwają teraz. Niech duchy, które ściśniają jej życie teraz. Na mocy imienia Jezus. Niech usuwają się w tej chwili. W tej chwili. W tej chwili. W tej chwili. Wszelkie przekleństwa, w tym śmierć. Niech usuwa się z jej życia. Na mocy imienia Jezus. Niech wróci jej chęć do życia teraz. Pełna chęć do życia. Pełna radość z życia. Niech to wraca. W imieniu Jezusa Chrystusa, Efrata, niech się otwiera na Boże błogosławieństwo jeszcze szerzej. Ojcze, dziękuję Ci. Niech wszystkie rzeczy związane z jakimiś małymi tak zwanymi okultyzmami, niech będą przeklęte w jej życiu na mocy imienia Jezus. Niech to wyjdzie na jaw. Niech to wyjdzie na jaw. Niech to wyjdzie na jaw. I niech to będzie uporządkowane w imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ściągam kłamstwa z jej nóg, tam gdzie chodzi, na mocy imienia Jezus. Duchy kłamliwe, strzepuję was teraz, na mocy imienia Jezus. Halleluja. Skąd ty jesteś? Jaseczno. Oglądasz moje nauczania? Tak, oglądam. Od kiedy? Niedawno. Miesiąc, niecały. Okej. Okay. Jak u ciebie... Z różnymi rzeczami w stylu, nie wiem, energia, horoskopy, bioenergoterapia. Oglądasz horoskopy, wyrzeknij się tego, to jest demoniczna siła. Tak czuję, że okultyzm cię dotyka, związuje, przez to ty wchodzisz w kłamliwą drogę, ale powiedz, coś ci powiem. Ty masz nad sobą dar. Ty jesteś obdarowana. Tak, będziesz widzieć. Dlatego cię ciągnie do takich dziwnych rzeczy. Ale Bóg ma więcej, nie musisz tam chodzić. Nie musisz chodzić do złej energii, ok? Bóg ma dla ciebie świętą energię. Dlatego, że masz ten dar i masz taką osobowość, a nie inną, nad tobą mogą ciążyć różnego rodzaju rzeczy, które chcą cię zaplątać, jak taka izolacja, zbyt mocna introwertyczność. Ale to można rozbić sobie, tylko tutaj ci nie będę tłumaczył. Rób moje nauczania po prostu, ale opamiętaj się z tych negatywnych duchowości. Okay? Bo Bóg, jakby Bóg nie ma, jakby, to nie chodzi o Boga. Jezus ci wszystko przebaczył. Tu chodzi o ciebie, żebyś się nie splątywała żadnymi kłamstwami. Bo one też wytwarzają energię i później człowiek mówi, z tym se nie radzę, z tamtym se nie radzę, a to się okazało, że jak spokutujesz z horoskopów, nagle one odpuszczają twoje życie i jesteś zdrowa. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech jej szczere serce doprowadzi ją do realnych zmian na mocy imienia Jezus. Tato, dziękuję ci. Za pełne uzdrowienie. Amen. Nic nie mówię. Imię? Donata. A kim ty jesteś dla niej? Siostra rodzona. Rodzona siostra. Okej. Okay. Ojcze, niech wszelkie czary i manipulacja będą przeklęte nad jej duszą teraz. Na mocy imienia Jezus. Usuwaj się! Usuwaj się z jej życia teraz, w tej chwili, w tej chwili. Wszelkie jakby takie... Wszelki lęk niech opuszcza jej serce w tej chwili. Wszelka zbyt nader troska niech opuszcza jej życie teraz. Niech ona zreflektuje się. Ty nie musisz kontrolować. Nie musisz dbać o wszystkie... Jakby o wszystkich, o wszystko. Nie musisz kontrolować rzeczywistości. Nie potrzebujesz trzymać wszystkiego w garści. Masz silną osobowość, rozumiem, ale nie musisz wszystkiego trzymać w garści. Na mocy imienia Jezus rozrywam te rzeczy teraz. Rozrywam te rzeczy, pomagam jej wyjść z tej nader kontroli. Dobrze jest rzeczy analizować, to daje ci sukces, to daje ci wzrost, ale nader kontrola jest lękowa. Nader kontrola, nader troskliwość jest lękowa. Ojcze, niech ona znajdzie równowagę teraz. Na mocy imienia Jezus. Na mocy imienia Jezus. Na mocy imienia Jezus. Zwróć uwagę na swój język. Co wypowiadasz? Wypowiadaj słowa błogosławieństwa, a nie przekleństwa, bo tym językiem będziesz budować, ale będziesz też niszczyć. Jakakolwiek plotka, niech będzie przeklęta na mocy imienia Jezus. Alleluja. Alleluja. Amen. Dziękuję, Tomek. No, od niedawna cię znalazłam. No, na spokojnie. Siostrę zostaw w spokoju. Niech się rozwija swoją drogą. Ja jestem najstarsza i dlatego... Nie. Nie dlatego rozumiem powinność, ale to ona nie ma 5 lat. Tak. Dziękuję bardzo. Wiesz, co to czary? Tak. Czary to nie jest to, że idzie Gandalf i czaruje.
czary to wprowadzanie w kogoś swoich pomysłów, na przykład, i mówienie o tym, tworzenie pewnej przestrzeni na to. Nie rób takich rzeczy. Ty, ja wiem, że se radzisz z wieloma rzeczami, bo jesteś tylko... Ale to każdy ma swoją drogę. Dopomóż, wskaż drogę, ale nie ciągnij za rękę. Okej? Okay? Wszystkiego dobrego. Agresja i tym podobne. Co ja ci poradzę? Ale Bóg poradzi, aleluja. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, niech znajdzie korzeń. Niech znajdzie korzeń. Niech nie ucieka od pustyni. Niech nie ucieka od pustyni teraz. Na mocy imienia Jezus. Nie bój się. Nie bój się. Nie bój się, mówi Pan. Nie bój się, mówi Pan. Nie uciekaj od pustyni. Nie bój się. Jesteś w rozwoju. What do you need? Czego potrzeba? Ojcze, wszelkie nienawistne duchy, won! Won teraz, na mocy imienia Jezus! Won w tej chwili rozrywam, w tej chwili rozrywam! Teraz, usuń się, usuwam z jego uszu rzeczy, które słyszał o sobie, usuwam z jego karku, upór teraz, usuwam, rozrywam upór energetyczny teraz, na mocy imienia Jezus, niech wchodzi w niego miłość, tato mój, ja zbijam, rozbijam negatywne punkty teraz, ojcze, niech on uwierzy w proste prawdy, niech on uwierzy w proste prawdy, ja mówię wolność, niech bierze i niech używa prostych prawd. Niech oddycha Twoją wolnością. Na mocy imienia Jezus. Bierz proste prawdy. Do końca. Do końca z tego umysłu. Niech się uporządkują mu myśli. Niech uporządkują mu się myśli. Alleluja. Musisz pracować nad umysłem, okej? Dobrze? Musisz uwierzyć w to, że możesz. Musisz uwierzyć w to, że możesz panować nad myślami. Musisz uwierzyć w to, że jesteś wolny. Powstań. Amen. Wolny człowieku, powstań. Alleluja. Jesteś wolny. Iść czy nie iść, o to jest pytanie. A na TikToku, upadnie czy nie upadnie? Jest tak? To już było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Yo, what's up? Też to kurde. To trzeba odrzucić odrzucenie. Nie. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dogłębnie ją czyść. Niech się nie boi pustyni. Dogłębnie ją czyść. Tato, dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Więcej. 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 W tej chwili. 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 Słuchaj. Ty nie jesteś słaba. Wyrzeknij się tego, że słabość jest w ogóle Twoją domeną. Nieważne, co Ci mówili. Lęk przed odrzuceniem? Ty nie jesteś słaba. Ty jesteś wartościowa.
To jest wyrzekam się? Wyrzekam się. Słabości. Ojcze, jestem wartościowa. Wiesz, wynikiem, jak wzrośniesz w wartości, to nie będziesz się bała odrzucenia, bo jeżeli ktoś coś cię odrzuci, to stracił diament. I co z tego? Ja wiem, że to jest proste, ale niech głęboko zapadnie jej to w duszę, że jest wartościowa. Ojcze mój, niech przejdzie teraz moc miłości Twojej, jaką ona tak naprawdę ma wartość, na mocy imienia Jezus. W imieniu Jezusa Chrystusa. Niech ona rozmyśla o sobie, niech ona nie kreuje różnych związków i spraw z lęków. Na mocy imienia Jezus przeklinam te głupie myśli w imieniu Jezusa Chrystusa. Panuj nad nimi, bo będzie się działo to, co tak naprawdę chcesz. Okej? Okay? Aleluja. Nie, no chłopie. Ty co tu robisz? Czego ty chcesz? Wiesz co, chcę bardziej doświadczać Bożej miłości. Chcę mieć to bardziej objawione po prostu, bo od jakiegoś czasu tak po prostu nie doświadczam. W sensie wiedza jest, ale chcę po prostu to doświadczać. Bo wiedzy jest dużo, a gdzie się aktywuje łaska? Wierzę. Gdzie się aktywuje łaska? Gdzie się aktywuje łaska? Gdzie się aktywuje łaska? Na pustyni. Na pewno chcesz tego, o co się pomodlę? Chcę. No to będziesz na pustyni. Ojcze mój, oto pustelnik. Jak chce takiej głębokiej miłości, to niech ją bierze. Na mocy imienia Jezus. Niech przyjdzie. Udzielam mu z mojego. I tam znajdzie Ciebie. Przez wiarę. Na mocy imienia Jezus. Na mocy imienia Jezus. Właśnie chciałam rozmowę z Jęsikami, bo coś mi blokuje, w głowie mi mówisz, mało mówisz. Ojcze, ja przeklinam potępienie nad nią teraz, na mocy imienia Jezus. Wszelkie duchy oskarżycielskie, won, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili. Ja mówię, usuwaj się, usuwaj się teraz, na mocy imienia Jezus. Wszelakie duchy potępiające, wszelakie wyrzuty sumienia, niech opuszczą jej głowę teraz. Niech wyjdą z jej myśli teraz. Ty wzrosłaś, jesteś już na innym poziomie niż byłaś ostatnio. Teraz Twoim zadaniem już jest złapać te myśli i nie wierzyć w nie, a nie prosić o już kolejną modlitwę. Ty jesteś w innym miejscu dziś. Ty potrzebujesz łapać myśli. Potrzebujesz wziąć autorytet nad swoim życiem i zarządzać. Potrzebujesz uwierzyć, że masz do tego zdolność i teraz jak myśl przychodzi, to Ty... To w nauczaniach się dowiesz, nie będę cię nauczał. Powiedz jej, żeby ona wyznawała Boże prawdę nad swoim życiem. Tak, tak. Taka mała rada. Z drukarki sobie wydrukuj pewne rzeczy, które chcesz. Powieś sobie gdzieś na lodówce i to wyznawaj. Coś, co na przykład ciebie atakuje, nie? To znajdź znajdź prawdę na ten temat. Rozumiesz, czy nie? Na przykład nie uda ci się. Bóg mówi... Uda mi się. I cytat wklejasz na lodówkę i czytasz z rana, uda mi się. Czytasz z pracy, jak przyjdziesz, czy coś, uda mi się. Czytasz wieczorem, uda mi się. I nie tylko uda mi się, tylko że Bóg powiedział. To jest moja w ogóle spuścizna, okej? Okay? Takie coś sobie zrób. Czyli tam, gdzie masz te słowa, to wmontuj prawdę i ją czytaj. Musisz nią przysiąkać i to jest twój czas na to. Nie na modlitwę, jakby, żeby ktoś cię z tego wyleczył. Kolejny, kurde, wierzący. Wierzący. Normalnie spoliczkować bym chciał was. Nie? No,
czego potrzeba? Się zastosowałam teraz. Chciałabym, nie mam w ogóle uczuć, jestem osobą bezuczuciową. Nie ma czegoś takiego. Jak nie ma? Teraz wyrażasz do mnie żal, tak? Uczucie. Ale jestem obojętna dla uczucia ludzkie. Nie jesteś. To jest kłamstwo, wiem. Bo nie o to chodzi nawet. Jakbyś była obojętna, to byś nie przyszła tu wkurzona, że to się stało. Ojcze, niech te blokady dziwne, niech przechodzą teraz. Ona ma uczucie, emocje. Niech to będzie rozblokowane w jej głowie na mocy imienia Jezus. Ona tak wiele już doświadczyła miłości. Tak wiele szła z Tobą. Niech idzie jeszcze dalej. Niech nie wierzy w żadne kłamstwo. W imieniu Jezusa niech to bierze przez wiarę. Przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę. Najpierw jest wiara, dopiero później doświadczenie. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa niech wracają wszystkie emocje. Teraz wraz z gniewem niech to wraca. Nie tłum niczego, wszystko przez wiarę Ci będzie wracać. Nie tłum niczego, nawet złości i agresji, bo jak to wyjdzie na jaw, dopiero wtedy wprowadzaj prawdę. Ja czuję, że jeszcze masz jakąś nienawiść, także do samej siebie w ogóle za pewne rzeczy, więc nie tłum nawet tego, niech to wyjdzie, a później się z tym rozprawisz, jak to wyjdzie. Alleluja, alleluja. I to rzeczywiście robię jakby wbrew sobie, nigdy jestem bliżej Ciebie, to wszystko mnie boli. I na pewno chodzi o wolność. Okay. No to wolność. Wolność teraz, na mocy imienia Jezus. Większy poziom wolności w tej chwili stres, ból, żal w imieniu Jezusa usuwa się teraz. Niezrozumienie w tej chwili, niech przyjdzie święty odpoczynek na nią, święty odpoczynek. Ja rozwiązuję supły, którymi ona była związana teraz, na mocy imienia Jezus. Czyszczę to, czyszczę z jej życia rzeczy niepotrzebne. Czyszczę w imieniu Jezus, więcej, więcej. Ja mówię święty ogień, święty ogień, święty ogień, święty ogień na mocy imienia Jezus. Święty ogień, święty ogień, święty ogień w tej chwili. Tato, dziękuję Ci za jej zdrowie psychiczne teraz. Na mocy imienia Jezus. Więcej, więcej, więcej. Tato, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Ojcze. W tej chwili, niech przychodzi lekkość. Niech ona bierze przez wiarę. Za darmo, za darmo, za darmo, za darmo, za darmo. Urywam upór teraz na mocy imienia Jezus, za darmo, za darmo, za darmo. To, co zblokowane, niech wychodzi. Ten głęboki jakiś dystans, ten głęboki dysonans, niech wychodzi, nie bój się, niech wychodzi na mocy imienia Jezus. Mówię więcej, 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 tak, rozblokowuję, rozblokowuję, rozblokowuję. Tato, dziękuję Ci, niech Twoja miłość uzdrawia jest serducho do końca, 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 do końca. Alleluja, ba, 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 i dzięki Ci, Tato. Alleluja, niech sobie odpocznie. Alleluja, amen. Alleluja, amen. Ja chciałam prosić o uzdrowienie moich jelit, bo coś mam z tymi jelitami. To jest dalej pasożytnicze u mnie i mam łuski, które mi się zrobiły od prawej strony i rozsypały na całym ciele. Ja to wyczułam i to boli. Nie chcę tego mieć. Problem jelit jest związany z zatrutym myśleniem. Nie powinnam tu stać w tej kolejce. Nie. Ojcze, niech jej myśli się prostują. I niech ona się nie boi sięgać po różne metody, które przyjdą jej jako pomysł. Na mocy imienia Jezus. Na mocy imienia Jezus. Niech bakterie pojawiają się w jej jelicie, te zdrowe. Teraz. W tej chwili powiedziałem. Ja tworzę tam żywe kultury bakterii teraz. Uff,
na mocy imienia Jezus. Niech usychają guzki, niech usychają teraz. Niech krwioobieg się czyści teraz. Tato, dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Niech ona... Zaraz jej powiem. Jeszcze coś jej powiem. Aleluja. Jak wstanie, niech jeszcze przyjdzie do mnie. Ja chciałam proroctwo. Ja zawsze jak się modlę, to prorokuję. A po co ci proroctwo? O kierunek. O kierunek. No nie wiem. To zaprorokujmy. A to Duch Święty. Niech mówi, co zechce. Nie bój się. Tyle z proroctwa. Zaraz jak wstaniesz, to ci coś powiem. Próbowałaś ten, jakiś różnych metod? Ty jej słowo później daj, nie? Próbowałam, ale nic na mnie nie działa. Nie działa. Dobra. Mało tego, jeszcze mi się pojawia coś w szyi, co mi w nocy nie daje spać, mnie budzi i... Że ona to zatruwa myślami. Rozpoczęłaś jakiś proces pracy? Na spokojnie, tak. W sensie teraz była modlitwa, więc już na spokojnie musisz sobie to wziąć. Ale dalej pamiętaj, by raz do roku przynajmniej się odrobaczać. Są takie preparaty na odrobaczanie. To jest dobre. Tak samo odgrzybiać. Są preparaty na odgrzybianie. Trzeba tak jak w samochodzie, wymiana oleju. To grzybki, sio. Aloesik jakiś z jednej firmy. Wiesz, o co chodzi, zaraz będzie tutaj MLM. No ale rozumiesz, o co mi chodzi? Że to też jest ważne, ale już stój w wierze i nie bój się. Nie? Odpuściło, ale jeszcze tak nie czuję taki dyskomfort, że jak zjem, to takie pewność, coś tam. Myślę, że to pewnie wina wątroby, coś takiego. Te zmiany skórne są na plecach. Już dłuższy czas to mam. A ja co, szaman, kurde? No nie wiem, no może. Taki dobry. Wierzący. Bardzo. Kolejny wierzący. W głowę wam muszę popukać. W imieniu Jezusa Chrystusa niech rośnie mu wiara. Niech używa autorytetu. W imieniu Jezusa ja przeklinam poniżenie w jego głowie teraz. Usuwaj się, diable, w imieniu Jezusa z tym poniżeniem od niego teraz. Na mocy imienia Jezus przeklinam to w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech myśli jak Bóg, niech wierzy jak Bóg, niech uzdrawia się sam jak Bóg go uzdrowił. Na mocy imienia Jezus niech się stanie wedle jego wiary. Alleluja. Amen. Dzisiaj to normalnie bije tych ludzi. Co to się dzieje, kurde? Ja przede wszystkim chciałam relację z moją córką. To nie kwestia modlitwy, to kwestia zmiany podejścia do życia i ja nie wiem, czy to w ogóle jest... Mam takie, nie paliłam już bardzo długo, znowu zaczęłam do tego wracać i jakieś seksualne rzeczy znowu wracają. Nie? Dobrze. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech się jej poukłada to wszystko teraz. Przeklinam rzeczy niepotrzebne w tej chwili. W tej chwili.
Ja przeklinam samotność w tej chwili na mocy imienia Jezus. Samotne serce. Ojcze, niech Twoja miłość rozlewa się mocniej w jej życiu teraz. Teraz, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili. Ja ściągam, nie bój się, ściągam jej kajdany z rąk teraz, na mocy imienia Jezus, w duchowej rzeczywistości. Z osób, które nałożyły Ci te kajdany poprzez mówienie Tobie rzeczy, kiedy byłaś małym dzieckiem. Ojcze, w imieniu Jezusa, niech stare rzeczy się wypłukają teraz z jej głowy. Od dzisiejszego dnia niech wychodzą z niej stare przywary, które gdzieś ktoś kiedyś jej powiedział, które ona sama świadomie bądź nie zaakceptowała. Przeklinam to teraz na mocy imienia Jezus. Przeklinam wszelką chorobę teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja mówię wolność, wolność, wolność w tej chwili niech ona czerpie z łaski pełnymi garściami. Niech namaszczenie jej usługuje teraz. Niech przyjdzie spokój do życia. Niech przyjdzie spokój do myśli teraz. Na mocy imienia Jezus. Tato, dziękuję Ci. Niech się poukładają jej myśli w tej chwili. Niech od dnia dzisiejszego będą one bardziej klarowne. Amen. Ojcze, niech Twoja miłość w jej sercu jest szyldem przed złą seksualnością. Na mocy imienia Jezus. Na mocy imienia Jezus. Teraz, 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 więcej, więcej, więcej. Alleluja. Amen. Alleluja. Ja chcę, żebyś pasował. Chodzi o mojego męża. Ostatnio podchodzę do mojego dziecka z nożem. I w ogóle chciałam o moje życie, żebyś się pasował. Jestem Bożą osobą i... Ja wiem. Ale kobiet w czoło nie będę bił. Zacznę słuchać, nie, naprawdę. A wiem, że dotykają pastora słowa. Ojcze, niech ten umysł słucha do końca i robi. Niech się nie boi konsekwencji. Przeklinam lęki teraz, do końca, na mocy imienia Jezus, głęboko ukryte warownie. Rozblokowuję ją do głębszych, odważniejszych rzeczy. Na mocy imienia Jezus, w imieniu Jezusa, przeklinam agresywne duchy torturujące, które krążą po jej domu. W imieniu Jezusa, niech się usuwają teraz. Teraz, teraz powiedziałem, teraz, teraz, teraz. Teraz, teraz, depresyjne myśli, depresyjne duchy ściśniające jej głowę w imieniu Jezusa. Usuwać się. Niech ona podejmuje czynne kroki wiary. Na mocy imienia Jezus. Niech przejdzie prawda jak laser. Niech przejdzie prawda jak laser. Niech uderza jej życie. Niech uderza jej życie. Niech uderza jej serce. Niech przyjdą zmiany. 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 Niech ona tych nóg używa do chodzenia w Bożych prawdach. Tych rąk do chodzenia, do czynienia Bożych rzeczy. A nie tylko do gadania, a nie tylko do słuchania, ale tego ciała niech używa przeciwko nieprawdzie w imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Niech ryczy jak lwica na problemy. Nie bój się. Nie bój się zaryczeć czasami jak lwica. W imieniu Jezusa Chrystusa. Mówię odwaga. Alleluja. Alleluja. Nie bój się. Masz coś, czy nie? Chodź. Hop. Ja powiem tak. Widziałem, że ty już pływasz w duchowości. Już masz pewien rozwój duchowy. Ale jeszcze walisz głową w ścianę.
w pewnych aspektach. Być może to są te aspekty, których właśnie nie rozumiesz i to się łączy. Te nowe. Niech twój rozwój duchowy nie będzie przez to zatrzymany. Ponieważ jak walniesz mocno, to można nawet sobie krzywdę zrobić. Niech przybędzie ci mądrości w tym, abyś decydowała mądrze. Modlę się o dystans do życia. Zdystansować się do pewnych rzeczy w ogóle. Łaska jest luźna. Łaska się dystansuje do pewnych rzeczy. Nie bierze sobie na poważnie pewnych rzeczy. Modlę się o zdrowy dystans. Żebyś nie waliła w ścianę tam, gdzie nie trzeba. Żebyś miała wyczucie, jak blisko podejść. Musisz się zdystansować w swoim życiu do pewnych problemów, do pewnych rzeczy i potrzebujesz to zrobić, bo jeżeli nie, będziesz waliła głową w ścianę i twoja energia będzie szła na daremne, bo się zajmujesz rzeczami, których nie trzeba. Ty płyniesz w kierunku, który widzisz, tak? A wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Ty masz myśl. Ja musiał prosić o pełne odblokowanie głowy w ogóle całego środku, co chodzi o modlitwę. Nie istnieje natychmiastowe, pełne odblokowanie głowy. Twoje odblokowanie głowy będzie wprost proporcjonalne do twoich zmian. Na pewno dzisiaj cię rozblokuje na tyle, ile możesz. Resztę załatwią nauczania plus kolejne modlitwy uwalniające. Ojcze, dziękuję ci za jego wiarę. Niech się pomnaża mu w życiu teraz na mocy imienia Jezus. Ja przeklinam duchy blokujące jego wzrost w tej chwili. W tej chwili w imieniu Jezusa Chrystusa. Usuwaj się. Usuwaj się, diable, z jego życia teraz, z jego umysłu, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili. Ja ściągam z rąk w imieniu Jezusa złe decyzje w tematach roboczych, pracy, na mocy imienia Jezus. Niech podejmuje decyzje związane ze swoim życiem w prawidłowy sposób. Niech przyjdzie mu zburzenie rzeczy, których on poustawiał sobie jakby źle, na mocy imienia Jezus. Niech to się zburzy, niech to się zburzy, niech to się zburzy, na mocy imienia Jezus. Gdzie pracujesz? W firmie meblowej. Okej. Nie związało ci to twoich decyzji życiowych, że tam się wyprowadziłeś? Znaczy nie, no bo wyjechaliśmy za młodu jeszcze. Okej. Z całkiem młodymi ludźmi, z małym dzieckiem. Okej. W Polsce nie było praktycznie żadnej przyszłości. Okej, dobra. Ja rozumiem o co chodzi. Ojcze, niech on zobaczy, jakie decyzje życiowe związują jego decydowanie. Ojcze, niech przyjdzie gniew na niesprawiedliwość. Tato, dziękuję ci za jego wzrost. Amen. Czuję, że po prostu, wiesz, po tej modlitwie, jak będziesz wzrastał, zobaczysz sobie, że pewne elementy w twoim życiu właśnie, one cię tak naprawdę wiązały. To nie jest nic takiego, wiesz, jakby... To są oczywiste rzeczy, o, tak powiem. To są oczywiste rzeczy, oczywiste decyzje. Więc jeśli będziesz decydował wtedy zgodnie z nauczaniami, zgodnie z prawdą Bożą, to wtedy to przełamiesz. Okej? Okay? Super. Wszystkiego dobrego. To na pewno. Ojcze, błogosławię ją teraz. Niech przejdzie namaszczenie uzdrowienia przez całe jej ciało. Na mocy imienia Jezus. Ja bym chciała taki ogólny spokój, żebyś się odmłonił, bo często mam tak, że mam sobie taki nerw, rozumiesz, że mogłabym tu i teraz kogoś na przykład tak dźgnąć, no, że rozumiesz, taki się buduje we mnie czas napięcie, że nie mogę nawet zapanować. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech twoja świętość się udzieli teraz. Niech namaszczenie spływa. Niech namaszczenie spływa w imieniu Jezusa. Niech ona chodzi w prawidłowy sposób. Na mocy imienia Jezus. W prawidłowy sposób. Do przodu. Jednak do przodu. Jednak do przodu. Nie tylko do tyłu. Ja jeszcze ze świeżo po modlitwie o uzdrowienie. Wierzę Panu Bogu, jestem uzdrowiony, ale może pokutować jakieś dziecinne, niedojrzałe myślenie, może jakieś... Dobrze. Czego chcesz? Czy wyczuwasz coś ode mnie? Bo ja czuję, że jestem zdrowy. No to po co, żeś tu przyszedł? Na wszelki wypadek. Nie ma wszelkich wypadków. Aha. Nie, no po prostu ja...
czuję, nie wiem. Czuję się zdrowy. Nie. Czuję się zdrowy i po prostu chciałbym jakieś błogosławieństwo, coś takiego, coś w tym stylu. Może spokutować z błędnego myślenia. Ja jestem zdrowy. Ojcze, błogosławię go teraz, na mocy imienia Jezus. Niech on weźmie autorytet nad swoim życiem i odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny teraz, w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech przyjdzie, teraz, nowy sezon w jego życiu teraz, na mocy imienia Jezus. Będziesz potrzebował wziąć autorytet nad swoim całym życiem, dobrze? Wstań. Siedź sobie. Będziesz potrzebował wziąć autorytet nad swoimi myślami, życiem. Nie martw się. Dasz radę. Jeśli się nie wycofasz, bo wiadomo, że to jest warunkowe, tak? Ale generalnie chodzi o to, żebyś w siebie wierzył. Żebyś wierzył w to, co mówi Bóg w prawdzie swojej. Żebyś się nie wycofywał, ale żebyś także szedł do przodu. Ty zadbaj o swój kawałek podłogi. Tak, tak. Tak? Dobrze. Błogosławię Cię. Niech stąpi radość z krzyża. Niech stąpi namaszczenie. Niech mu się udzieli. Niech mu się udzieli więcej. Więcej, 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 więcej. Dzięki. I wyszedł szczęśliwy. Alleluja. TikTok, kurde mordy małe moje. Co jest? Też chcecie buta? Chcecie buta czy nie? Chcecie buta? Patrzcie jaki ładny. Patrzcie jaki złoty. Chcecie buta? Czy z buta? Chodźcie do nas. Nie wstydźcie się. Halleluja. Proszę o modlitwę o uwolnienie od lęków i myśli, które męczą mnie i męczą moje serce. I o wzmocnienie mojej wiary w Jezusa Chrystusa. Toż to szlachetne modlitwy. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, namaszczenie w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili. Ja przeklinam wszelaką spiętość teraz w Nim. Niech łaska go rozluźni teraz, na mocy imienia Jezus. Teraz, teraz, w imieniu Jezusa Chrystusa. Daj mi te okulary, daj mi te okulary. One cię blokują. Teraz, 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 w imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Alleluja, Ojcze, dziękuję Ci. Niech przejdzie namaszczenie na jego umysł teraz, na mocy imienia Jezus. Niech przejdzie lekkość, niech przyjdą pomysły, jak rozwiązać pewne rzeczy, o które pyta. Niech przyjdzie mądrość w tej chwili, na mocy imienia Jezus. Niech przyjdą myśli, niech przyjdą rozwiązania, niech przyjdą rozwiązania, niech przyjdą rozwiązania teraz. Ojcze, niech on będzie uwolniony z poprawnych zachowań. Potrzebujesz się zachowywać tak jak chcesz, niepoprawnie, ale tak jak chcesz. Ojcze, niech on będzie sobą. Niech uwolni prawdziwego siebie. Niech zaryczy w nim lew z Judy. Niech przyjdzie asertywność do jego życia jeszcze większa. Aleluja. 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 Więcej. Aleluja. Aleluja. Dzień dobry. I co tam? To nie interesuje mnie to. Jak masz na imię? Natan. Natanku, kochany, czego byś chciał? Oko mam. Oko masz? Ja też mam, takie ładne. No nie wiem, moja mama niech powie. Ale czemu nie wiesz? Chcesz mieć wzrok dobry? No. Tak? Tak. Super, a możesz ściągnąć okulary? To daj mamie. Tak, alleluja. Ojcze, dziękuję Ci za wzrok Natana, za jego wiarę. Ojcze, dziękuję Ci na mocy imienia Jezus. Przyjmuj, nie bój się. W imieniu Jezusa Chrystusa. Więcej, nie bój się tego. Więcej. Namaszczenie. Ja mówię wolność. Niech odnajdzie wiarę. Niech odnajdzie prawdziwego siebie. Nie bój się tego. Niech odnajdzie prawdziwego siebie na mocy imienia Jezus. Dziękuję Ci. Niech odnajdzie radość i szczęście w życiu. Niech odnajdzie w imieniu Jezusa Chrystusa. Teraz. Nie bój się. Halleluja.
Aleluja. Aleluja. Zobaczmy, gdzie te okularki są, mama. Ale czekaj chwilę. Co, jak ty widziałeś, nie widziałeś, jak blisko, daleko? Plus 7 bada wzroku, prawe oko tylko 10% widzi. Prawe oko tylko 10% tak, było? Tak. Okej. Okay. Tutaj było tak. Te 10%. Niech będzie 100% na mocy imienia Jezus. Kurtkę w szkole sportowej jest. Okej. Okay. No to rozumiem. A zakryj sobie te oczko, zakryj ręką i zobacz sobie, jak widzisz teraz. Jak wcześniej. Tak samo jak wcześniej? Tak. Okej. Okay. Ojcze, dziękuję Ci na mocy imienia Jezus. Ja mówię 100%, a to niech mu przyjdzie wzrok. Niech się poprawi. On będzie widział, ale zostaw, no pokaż ją tak. Niech się poprawi. Dziękuję Ci, tato, na mocy łaski. Zobacz, zasłoń sobie, zobaczymy, nie? Jeszcze raz. Fajne mamy przeczytę. Nie, na spokojnie. Czyli na razie nie ma poprawy? Nie. Okej, to na razie niech zostanie. Zobaczymy, ale na razie niech zostanie. Jedno, co jakby ja widzę i odczuwam nad jego osobą, to jest to, że... Czekaj chwilkę. Poczekaj. Natan, tak? Ja widzę... Jakby widziałem, że ty sobie budujesz różne rzeczy z klocków Lego, nie? W sensie takim to może być obraz, nie wiem. Ale jeśli będziesz się rozwijał w tym, co lubisz, to będziesz w przyszłości konstruował. Masz w sobie taką zdolność do konstrukcji. Nie wiem, co to w ogóle znaczy dla ciebie, ale jest to kreatywność połączona z konstrukcją. OK? To jest jakby, nie wiem, bo ty jesteś matką. Tak. Tak. On chodził na plac zabaw, to nie leciał na bujawkę jak dzieci inne, okay. Tylko on patrzył, jak to jest skonstruowane, jak to się kręci. No i to jest to. To jest to, tak. Tak. Widzisz, Natan? A mama do mnie nie dzwoniła. Więc uwierz w to, a będzie ci dane, okej? Okej. No, ale super jesteś, gościu. Aleluja. I powiedzą ci, że to oszust, nie? No. Widzisz, kurde, jakie znorki małe? Co tam młodzieży? No, przyszedłem. Ty jesteś taki fajny. No. Ale ja bym chciał. Dobra, niech on sam mówi. No bo przyszedłem po to, stany lękowe, po to, aby się pozbyć smutku, w ogóle depresji. I też po to, aby pozbyć się przymusu skarżenia na kogoś. Okej. Okay. Ojcze, niech on będzie uwolniony z wszelakiego przymusu. Jesteś wolny. Na mocy imienia Jezus. Niech przymus odchodzi z jego życia. Niech przymus do czegokolwiek odchodzi z jego życia. Pamiętaj, ty decydujesz ostatecznie, co zrobisz ze swoim życiem, dobrze? Nikt oprócz ciebie. Nikt oprócz ciebie. Ojcze, ja przeklinam jakąkolwiek śmierć. W imieniu Jezusa Chrystusa. Niech traumy będą zaleczane teraz. Traumy z dzieciństwa, traumy o porzuceniu. Pamiętaj, że Ojciec Bóg nigdy ciebie nie opuści, dobrze? Pamiętaj, ile ty masz lat? 13. Pamiętaj, że ty już masz 13 lat. Ty jesteś już młodzież. Ty potrzebujesz mocą wiary. Uwierzyć, że Bóg Ojciec nie jest taki jak biologiczny, rozumiesz? Nie jest taki jak ten, który cię spłodził. On jest lepszy. Potrzebujesz wierzyć w to. Potrzebujesz nauczyć się jeszcze więcej, bo ty masz szczere, dobre serce. Niech ta śmierć będzie rozbita nad jego życiem. Niech traumy będą rozbite teraz na mocy imienia Jezus. Niech mu się udzieli. Niech sierocy duchy będą przeklęte na mocy imienia Jezus. Tato, niech on odpoczywa w Twojej miłości. Aleluja. Aleluja. Te. A ty co? Powiem, bo ja nie wiem. Ja miałem przyjść. Zainteresowanie, on się manifestuje w nim.
przyjmuje postać animalistyczną. Zmienia się, przemienia w różne postacie zwierzęce i on jakby pojawia się na, jak się pojawia na boku ktoś duchowo słabszy, to on zadaje rany, tak to widać w przestrzeni duchowej. I ona często jakby wydaje podczas uwielbienia bardzo dziwne takie zwierzęce, tak, i to nie są z takiego dobrego ducha, tam się coś takiego... Ale to jest do zmiany psychiki. Nie, Michael? To sierotka. To sierotka. Spokojnie. To sierotka. Ale koniec, kończymy z sierotką, okej? Okay? Ja tego nie chcę. Ja spokojnie, tak jak mówię. Nie. Ja dzisiaj i wczoraj no, modliłem się, w dzisiaj tak, ja wiem. Ja wiem. Nie wiem, co ja mam zrobić. Spokojnie. Spokojnie, łaska Cię uzdrowi. Łaska Cię uzdrowi. Łaska Cię uzdrowi. Przeklinam demony, które głęboko siedzą, odrzucone duchy sieroce. Przeklinam, przeklinam, przeklinam te pajace na mocy imienia Jezus. Przeklinam, 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 przeklinam. No mów, mów, przeklinam to, przeklinam to. Przebacz sobie. Ty musisz sobie przebaczyć. Za nienawiść. Wiem. Przebacz sam sobie, Michał. Przebacz sam sobie. Powiedz, przebaczam sam sobie. Przebaczam matce. Przebaczam matce. Przebaczam sobie. No. Dasz radę. Przebaczam sobie. Przebaczam sobie. Sobie. Wszystko. 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 No, tu jest... Ja rozumiem, o co chodzi. Ja też to widzę na uwielbieniu. Słucham? Czy to, no, to są takie agresywne duchy. Na razie na spokojnie. Później pogadamy. Żołnierz? Rycerz osobisty. Czego rycerz chciałby? Nie wiesz? Do stołu podano. Do stołu podano. Wszystko, cokolwiek życzy sobie serce Twoje. Modlitwę. O co? O moje wszystkie rzeczy, które zrobiłem. O... Przebaczone. O mój ból, kolano, moją chorobę. Jaką chorobę? To... Tak? Coś jeszcze? No, ból mięśni na przykład. Dobrze. I to jest konkretne, okej? Okay? Rycerzu? Imię? Jeszcze raz? Kacper. Kacper, super. Zamknij sobie oczy i przyjmuj. Ojcze, dziękuję Ci za Kacpra teraz, na mocy imienia Jezus. Ja przeklinam bóle mięśni teraz. Przeklinam choroby, wszystkie choroby jego ciała w tej chwili. Mówię zdrowe kolana teraz, na mocy imienia Jezus. Mówię wolność, mówię namaszczenie w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili. W tej chwili, ja mówię święty ogień, mówię wszystkie demony blokujące, won, teraz, usuwaj się na mocy imienia Jezus. Modlę się o rozblokowanie umysłu w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili. Niech przyjdą mu nowe myśli od dnia dzisiejszego, niech jego umysł generuje nowe rzeczy. Ojcze, dziękuję Ci za jego zdolność umysłową, dziękuję Ci za jego logiczne myślenie. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezus. Więcej, więcej, mówię namaszczenie do jego życia teraz, namaszczenie do jego życia teraz, na mocy imienia Jezus, wyrywam rzeczy niepotrzebne teraz, usuwajcie się z jego pleców, usuwajcie się, usuwajcie się, usuwajcie się, na mocy imienia Jezus, aleluja, 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 aleluja.
Aleluja. Niech wszelkie straty, które on poniósł w życiu. Bóg mówi, cokolwiek szarańcza ci wzięła, diabeł musi oddać. Ojcze, my mówimy, diable, musisz oddać. Musisz oddać w imieniu Jezusa Chrystusa. Musisz oddać. Musisz oddać to, co zabrałeś. To, co straciłeś. Wszystko to, co ci diabeł chce zabrać i zabrał. Musisz powiedzieć tak. Diable, oddaj. Oddawaj. Come on. Come on. Oddawaj. Ok? Git. Żuwik będzie jaki? Czy tego już się nie robi w tym czasie? Może już jestem... Może żuwik to nie ta epoka? Mądrość. Niech mu się oddzieli. Mądrość mędrców. Na mocy imienia Jezus. Mądrość mędrców. Więcej. 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 Nie bój się tego. Więcej, więcej. Więcej. Na spokojnie. Aleluja. Aleluja. Mogłabym jakieś słowo prorocze. Jedno. Jedno, może dwa, może cztery. Módlmy się o słowo prorocze. Zrób sobie taką szkołę wiary. Nie módl się na językach. Zobaczysz dyskomfort. Lubię dyskomfort. Oswój się. Bez języków. Słowo przyjdzie na sucho. Czuję, że jak odbierzesz, daj znać, bo nie chcę mówić przed. Może być? Mam takie przekonanie. Widziałem 3 helikoptery nad twoim życiem, które tak szybko śmigały, że ucinały ci rękę. Jak ty podskakiwałaś do góry, jak ty chciałaś w życiu wyżej się podnieść, to cię coś kurde obcinało. Czuję, że ktoś ci albo coś, życie jakby podcinało ci skrzydła podczas tego, jak chciałaś powstać. To są myśli, które w momencie twojego powstawania ktoś lub coś lub myśli po prostu do parteru, los, życie, do parteru. I to są naciski duchów zwierzchnościowych. Ale dostęp do nich ma twoje nieprzemienione myślenie w tym temacie. I o to mówię do ciebie dziś. Jeżeli będziesz zmieniać myślenie, już nigdy nikt nie obetnie ci ręki. W imieniu Jezusa Chrystusa. Nigdy nikt nie obetnie ci ręki. Wszystko to, co obcinał ci los, wszystko to, co obcinały ci zwierzchności, zmień myślenie, a będziesz podskakiwać i czerpać z życia. I nie patrz na swój wiek, będziesz czerpać w imieniu Jezusa, bo ja powiedziałem, bo ja powiedziałem. Aleluja. Ja widziałam taki obraz, że było pole, w którym były już pełne plony, ale tymi plonami właśnie były kwiaty czerwone. I ty miałaś te plony zebrać, ale bardzo szybko jeździłaś wokół drogi autem i nie zaufałaś, że to twoje pole tak obrodziło. Właśnie. To jest zmiana nauki. Zmiana myślenia. Bo to, że latają helikoptery, to nic nie znaczy, jeśli ty będziesz na to odporna. Jeśli nie będziesz odporna, to będzie cię to hamować. Czyli nie chodzi o okoliczności wokół ciebie. Nie chodzi o los. Chodzi o ciebie. Okej? Okay? Aleluja. Dzięki bardzo. Potrójny przytulas. Co tu się dzieje? Uzdrowienie oczu. Bo jak zamknę to oko, to tak to prawie nic nie widzę. Jak
sporo już przyjęło ileś uzdrowienia. Wiemy, takie są wszędzie plamy. Ale ja już potem przerwałam wszystkie już przerwałam. Się nie modliłam o to, wiesz. Trzeba po prostu dopuścić. Ale czemu ja się mam modlić o coś, co wy się wszyscy modlicie? Potrzebuję. Ale ja stoję w wierze. Ojcze, niech jej wiara wzrasta na mocy imienia Jezus. Niech jej wiara wzrasta w tej chwili o swoje przyjęcie uzdrowienia teraz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Tato, dziękuję Ci. Niech kręgosłup się jej prostuje na swoje miejsce teraz. Na mocy imienia Jezus. Ja mówię zdrowie. Niech przychodzi do całego organizmu w tej chwili. Przeklinam niedowiarstwo. Teraz na mocy imienia Jezus. Przeklinam duchy niemocy. Usuwajcie się w imieniu Jezusa Chrystusa. Wszelka niemoc, wszelki ciężar niech spada. Niech spada. Tato, niech przyjdzie. Niech przyjdzie manifest Twojego namaszczenia na mocy imienia Jezus. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Ojcze, ja się modlę, żeby ona nie chciała być zauważona. Żeby ona powiedziała sobie, sama też mogę, bo jestem zawsze z Bogiem. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Ojcze. Na mocy imienia Jezus. Amen. Pamiętaj o jednej rzeczy, kochana. Bóg Cię kocha. Jesteś przez Niego zauważona. On widzi. Dlatego też człowiek to sprawa drugorzędna. Bóg Cię widzi. Bóg Cię przytula. Bóg Cię pragnie. Okej? Okay? Ty kurde, morda jedna mała. Dzięki, zwróciłeś mi uwagę na te nawy. Powiesz, co mi teraz zadało? Że jak ja się uczyłam prorokować, to musiałam się mówić na językach, żeby się skupić. No ja wiem. Ja sobie też tak trenuję i dlatego na spotkaniach uzdrowieńczych w ogóle, na dworze też nie. To jest głupi nawyk. Yo, co tam? Potrzebuję słowa proroczego. Nie, ja cię kręcę. Spokojnie. Daj się przytulić w miłości. Bo miejsce bez troskiego szczęścia też jest dla Ciebie. Zdejmuję przekleństwo czaru, bałwanstwa, mojego rodu. Powiedz Jezus, wyrusz moje plany. Musisz wyjść z blokady. Przed szczęściem. To nie tam Bóg Cię posadził. Czyli ja... tak. No, wiesz w ogóle, że widziałem Ciebie, jak chodzisz o tyczkach? Tyczka? No. Ja widziałam się, że ty w duchu się przemieszczasz. Tak. Jesteś w takim odłożonym miejscu. No. A ty masz też się przytulić miłością, a tam obok jest radosne miejsce. Tak. W duchu na ciebie czeka. Ty nie masz tam żadnych ograniczeń. Tak. Moja korekta jest taka. W duchu też widziałem to samo, bo dlatego się zacząłem śmiać, bo jak ona mówi, ja też takie rzeczy widziałem. Tylko widziałem, że chodzisz o tyczkach, ale te tyczki sprawiały ci problem. I Bóg mówi, ty sobie komplikujesz życie w tej głowie. Ty sobie tam komplikujesz rzeczy. Łaska jest prosta. Okej? Okej. Weź to prosto. Jesteś kochana. Niezależnie od wszystkiego. Rozumiesz? I nieważne, że ci ludzie gadają, że nie masz wiary. Olej to. Dobra, olej to. W tej chwili kocham. Przebacz im. Przebacz im, przebacz im, tak. Przebacz wszystkim wierzącym, którzy ci tłukli do głowy, że nie masz wiary. Przebaczam. Bo to oskarżycielskie duchy, które nie w tym czasie mówiły ci rzeczy, których Bóg nie mówił. I chociaż to była prawda, to była w tym momencie gówno prawda. Ojcze, dziękuję Ci za jej umysł. Dziękuję Ci, że to jest proste i ona do tego dojdzie. Alleluja. Amen. To jest proste. Ojcze, dziękuję Ci. Uwalniam namaszczenie.
Więcej. Tato, dziękuję. Więcej, w tej chwili. W tej chwili. Niech przyjdzie przepływ tego, co we mnie zdeponowałeś. Na mocy imienia Jezus. Alleluja. Amen. Tak. A ja jeszcze tak. U mnie jest życie w głowie i myślami, a nie w rzeczywistości i praktyką. Za dużo myślenia, za mało robienia, tak? I co ja ci na to mam poradzić? Mam tak. No. Bardzo dobre pytanie. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Przeklinam chaos w głowie teraz. Mówię, autorytet na mocy imienia Jezus. Niech się uczy chodzić w prawdzie. Niech nie gardzi pustynią życiową. Niech wie, że to normalna rzecz. Normalna rzecz. Normalna rzecz. W Twoim czasie. W Twoim wzroście duchowym. W sensie duszewnym tak naprawdę. To normalna rzecz. Normalna rzecz. Funkcjonuj teraz bez widzenia. Funkcjonuj bez uczuć i emocji. Funkcjonuj w prawdach przez wiarę. Bez widzenia i bez emocji. To jest taki sezon. Musisz to zrobić. Musisz to tak właśnie zacząć. Ja przeklinam wszelaką niewiarę teraz. Na mocy imienia Jezus. Usuwaj się. Usuwaj się. Niech przyjdzie równowaga duchowa teraz. Na mocy imienia Jezus. Równowaga. Niech będzie wdzięczna za proces wzrostu i naciski. Niech będzie wdzięczna i niech po prostu idzie. I niech przez wiarę ogłasza to, co mówi Słowo, nie bacząc na to, co czuje, to, co widzi i to, co doświadcza umysłem. Ponieważ jeżeli to zrobisz, to przyjdą większe rzeczy. Bo żeby te większe rzeczy przyszły, potrzebujesz w tych małych naprawdę zaufać. Naprawdę zaufać. Nie bój się. Jestem z Tobą. Amen. Alleluja. Alleluja. Rozumiesz? Ile ty jesteś czasu nawrócona? No, ponad pół roku. No dlatego takie słowo. Sio mi stąd. To normalne. To jest wszystko okej. Nie, nie dasz rady. To normalne. Na spokojnie. Właśnie gardzę pustynią dokładnie. No właśnie. Pustynia dobra jest. Kurde, ludzie. Yo. Nie mogę skończyć czegoś. Czego nie możesz skończyć? Zaczynam taki, jakiś biznes i nie mogę dojść do końca. Tak. A czemu? No ja nie wiem. Ale co nie wiesz? Czym bardziej chcę, tym to dalej mówię. Ale to ma wiele konekcji. No właśnie. Ja tego nie rozbiję dzisiaj. Ojcze, ja przeklinam biedę na mocy imienia Jezus i dziadostwo. Teraz, w tej chwili. I stare przywary dziadów na mocy imienia Jezus. Ojcze, niech Duchu Święty, proszę Cię, po prostu Mu to pokaż. Pokaż Mu różnego rodzaju związania, bo to tak naprawdę przecież to jest wszystko wedle Jego decyzji. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty mówisz cały czas. Niech się otworzą Jego uszy, żeby słuchał. Słuchaj to, co mówi Bóg na mocy imienia Jezus. Słuchaj, mówi Pan. Słuchaj, co mówię do Ciebie. Chodź tu. Przeklinam, usuwam przekleństwa pokoleniowe z dziada pradziada. Usuwam pogardę do ludzi, do rzeczy. Usuwam klątwy pokoleniowe. Usuwam te dziady w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Pamiętaj, że Ty ostatecznie decydujesz. Jeżeli się z czegoś wycofujesz, to znaczy, że straciłeś tam ogień. Nie? A to znaczy, że nie miałeś pełnego objawienia, żeby tam być. Czyli zacząłeś to z dupy strony. A zatem, najpierw, jeżeli będzie to na pewno to, co naprawdę chcesz, co jest zgodne z Twoimi talentami, po prostu zdecyduj, by się nie wycofywać. Modernizować, przeorganizować, ale nie wycofywać, tak? Bo to Ty ostatecznie robisz. To nie jest tak, że to się samo robi. Nie? Nie rozpoczynaj biznesu w strachu, że nie będziesz miał innego. No to najgorsze tak.
Tak, bo to są różne właśnie takie przywary. Ja widziałem kilka takich różnych przywar, przez które człowiek robi. Tak. Człowiek zaczyna, później bierze kontrahentów, którzy mniej płacą, później tam, i to się wszystko tak galopuje, rozumiesz? Ale ty musisz, wiesz co, jak przychodzi ci jakiś kontrahent, ty masz jakąś cenę, on chce mniej, to mówisz, spadaj, a w głowie ci piszczy, nie będziesz miał na chleb. Ty też powiesz do tego, spadaj. I tak się zacznie twój wzrost, okej? Bo później to jest takie błędne koło, tak? Człowiek coś robi, później nie ma na chleb, albo ma trochę, tu nie trochę, to jednak może zrobić co innego i tak w koło Macieju coś, nie? A prawda jest taka, trzeba się cenić i trzeba wierzyć, że przyciągnie się klientów, którzy zapłacą tą cenę. Alleluja. A jak biznes zapłaci, to się nie wycofasz, chłop. O to chodzi. Idźcie mi stąd. Ile was jeszcze będę cierpiał? Kręgosłupik ciąg dalszy jest, uzdrowienie idzie grubą ręką, bo już jest ogromny progres po ostatnim. To po co ja ci potrzebny? Do dalszego uzdrowienia ciągłości i jest mocno tutaj zbyt dobrze, niedobrze robi w naszej rodzinie, jest była śmierć dzieciątka. Poronienie? Też. Dodatkowo jeszcze dzieciątko zmarło w łonie matki. I o, właśnie tutaj ten zły chce w naszej rodzinie chyba. A w łonie matki kogo matki? Mojej siostry córki. Mojej siostry córki, no dobra, ale co ty masz do tego? No to on krąży, tak? Ewidentnie to w naszej. Ale on sobie tam krąży, ale to nie ma nic wspólnego z tobą. No po prostu, żebyś tylko wiesz, modlił się za niego. Nie. Wyszedł sobie z tego. Ale nie, absolutnie. Nie. Nie, nie ma takiej opcji. Ty się musisz duszą porozdzielać ze swoją rodziną. No. To może po to tu jestem. Po to. Ojcze, ja przeklinam humanizm na mocy imienia Jezus. Won teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Przeklinam humanizm. Niech przyjdzie prawidłowe rozróżnienie w relacjach. Niech przyjdzie. Niech demoniczne siły odsuwają się od jej życia teraz. Ojcze, dziękuję Ci na mocy imienia Jezus, że błogosławisz jej życie. Tato, my wierzymy w błogosławieństwo, ale nie będziemy wbijać się z butami w życie innych ludzi. Nie będziemy im kontrolować życia. Nie będziemy się zbytnio troskać. W imieniu Jezusa Chrystusa. Niech wypali się fałszywa miłość. Niech wypali się miłość, która wyszła tak naprawdę z lęku. To nie jest miłość, to jest lęk. Lęk. Lęk, nie bój się, nie musisz kontrolować wszystkiego. Ja jestem, mówi Bóg. Alleluja. Zajmij się swoim kawałkiem podłogi. Głoś im Ewangelię. To jedyne, co możesz zrobić. Jeżeli nie przyjmą, strzepnij proch ze swoich nóg i idź dalej. Alleluja. Rozumiesz czy nie? Yo, yo, chodź tu. Kom, do przodu chodź, nie od tyłu. Alleluja. Już się modlę, spokojnie. Ojcze, dziękuję Ci. Na mocy imienia Jezus. Na mocy imienia Jezus. Niech przejdzie siła teraz. Teraz. Więcej, 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 więcej. Więcej. Alleluja. Alleluja. Mówię, szczęśliwa dusza. Radosna dusza. Święty ogień. Alleluja. Amen. Gdzie mi tu? Będzie ona w kwietniu, teraz nie ma, wiesz? Bo teraz jest z mamą w domu. Została. Ja jeszcze bym prosiła o chrzest w świątyni. Jeszcze bym prosiła o... Jeszcze raz? Żebym się w ogóle zaakceptowała. No, to się musisz zaakceptować. No, rozumiem. Mi też było ciężko. Ale mi ciężko. Po tych związkach ciężko. W sumie się. Ja rozumiem. Tak, będzie to moje. Niech przyjdzie wedle jej wiary. Duchu Święty. Ojcze, niech ona przytuli się prawdziwie do Twojej miłości.
Niech w jej sercu i w jej języku nie zagoszczają plotki ani czary. Przeklinam czary na moc imienia Jezus. Suwaj się z niej. Suwaj się z niej. Usuwaj się z niej. Usuwaj się z niej. Musisz realnie zechcieć chrztu w Duchu Świętym. Realnie musisz zechcieć. Realnie musisz zechcieć pokuty. Zazdrość w twoim życiu musisz zniszczyć. Zniszcz to, nie bój się. Dzisiaj słyszałem takie słowa. Zazdrości ten, kto się patrzy, zamiast po prostu kreować własne. Wykreuj własne. Zazdrość w twoim życiu powodowała mylny obraz rzeczywistości. Plotki, oszczerstwa. Pokutuj. Pokutuj ze złego, po prostu z niesprawiedliwego oceniania. Bóg mówi, my sprawiedliwie sądzimy, ale nie niesprawiedliwie. Ojcze, niech ona pokocha siebie, bo to też jest pokuta z tego. Jeżeli niesprawiedliwie siebie sądzisz, to siebie nie lubisz. A Bóg mówi, przecież kocham cię. Ja cię stworzyłem. Jakim prawem sądzisz nawet siebie niesprawiedliwie? Rozumiesz, o co chodzi? Nie sądź siebie niesprawiedliwie, ale sądź się w prawdzie. W imieniu Jezusa Chrystusa przeklinam te byty. W imieniu Jezusa Chrystusa usuwaj się. Usuwaj się na mocy imienia Jezus. Duchu Święty, przenikaj ją. Przenikaj jej wnętrze. Niech twój święty ogień przeniknie jej wnętrze. Alleluja. Za darmo, z łaski przez wiarę. Przepełnij ją za darmo, z łaski przez wiarę. Z łaski przez wiarę teraz, tato, dziękuję ci. Na razie tyle, co mogę zrobić. Potrzebujesz kilka kroków wykonać. Nie, że Duch Święty tam coś chce. To jest dla ciebie dobre. To, co powiedziałem. I po prostu w domu będąc w desperacji, kiedy zawołasz, zostaniesz ochrzczona ogniem. W domu, gdzie nikt nie patrzy. Okej? Stanie się to w domu, gdzie nikt nie patrzy. Ale musisz być desperacko nastawiona, że naprawdę tego pragniesz bardziej niż wszystko inne. A przyjdzie. Amen. Amen. Chodźcie. Pomóżmy. Alleluja. Wciąż czynne. Tak już 5 pozamknięte, ale dobra. Znaj moją łaskę. Nie, no żartuję. Chcę przyjąć łaskę. Jestem mocno zniewolony wałkowaniem przeszłości. To są moje błędy, moje krzywdy, które ja wyrządziłem komuś, ale już nie mam jak przeprosić. To są krzywdy, które ktoś wyrządził mi. Wbrew moim decyzjom idzie na to znaczna część doby. No i po co tak rozkminiasz? Jak ja bym miał rozkminiać, chłopie, co mi tam nawyrządzono, to wiesz, to ja się, tego modlitwą nie zmienię. To się dzieje sam. Ja nie mam... Ale nie ma czegoś takiego, absolutnie nie, kłamiesz. List do Koryntian. Słuchaj. No nie kłamie, może się mylę. Ci obędź. List do Koryntian, widzisz? Patrz, jak mnie nawet poprawiasz. Jak śmiesz. Jak śmiesz. List do Koryntian. Związuj wszelką myśl, która powstaje przeciwko prawdzie. Jeżeli Duch Święty mówi, związuj wszelką myśl, to możesz to zrobić. Jeśli mówisz, że nie możesz, że to samo tak leci, kłamiesz. Świadomie czy nie, może nieświadomie, ale to jest kłamstwo. Ja się ciebie nie pomodlę. Poddaj się Bogu. Trochę pokory ci trzeba. Co mówi prawda? Że możesz związać. To zwiąż te myśli i odpuść. Nie mów, że nie możesz. Nie mów, że to sobie furga. Nie mów, że ty wychodzisz poza to. Czyli Jezus kłamie. A zatem związuj te myśli. Nie masz chcieć, masz to zrobić.
Jeżeli mówisz, że nie masz do tego mocy, to znaczy, że Jezus kłamie. Tu nie ma trzeciej... Rozumiesz, że tu nie ma trzeciej drogi? Chciałbym, żeby to było takie proste. To jest proste, tylko musisz umrzeć. Dlatego, co robisz w swojej głowie? Ty nie przyjmujesz. Kiedy skończysz wiedzieć lepiej niż wszyscy wokół, to przyjdzie ten dzień. Ty, majster, ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, dziękuję Ci za Błażeja. Dziękuję Ci za jego życie, dziękuję Ci za jego mądrość i za jego właśnie takie coraz bardziej stąpanie po ziemi. Ojcze, to jest dobre. Niech on nie wypiera tego, ale niech to zaakceptuje, że taki jest. Niech to pokocha jeszcze mocniej, na mocy imienia Jezus. Więcej, 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 więcej. Aleluja. 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 Dobra. Majstry, jak tam majstry TikTokowe? Kończymy. Błogosławie. Git czy nie git? Dajcie suba. Pa, pa.